Cześć, to Ania Zalewska. Witam Cię w kolejnym filmie, który przygotowałam razem z ekipą ETRAPES, w którym będę tłumaczyła krok po kroku, jak rozwiązać wszystkie zadania z arkusza maturalnego. Tym razem arkusz z 5 maja 2017 roku, poziom podstawowy. Na naszym kanale, na YouTubie, znajdziesz też wiele innych arkuszy z poziomu podstawowego i rozszerzonego, z matur, zarówno CKE, jak i różnych próbnych, z różnych wydawnictw. Znajdziesz też dużo naszych autorskich zadań, wyjaśnionych krok po kroku. Jeśli oglądasz to nagranie, to prawdopodobnie przygotowujesz się dopiero do swojego egzaminu maturalnego, więc zapraszam cię na moje kursy przygotowujące do matury podstawowej. Matura podstawowa jest w dwóch częściach, obejmuje wszystkie 10 działów i jest łącznie chyba ponad 40 godzin nagrań z dokładnym tłumaczeniem zadań krok po kroku. Zadań, które zawierają jak najwięcej, jak najbardziej wyczerpująco wszystkie ważne rzeczy, które mogą pojawić się na maturze, a których czasami nawet nie ma w podręcznikach. Być może interesuje cię również matura rozszerzona. Na razie są części dwie na jesień 2019, będzie również część trzecia. Mamy również w ofercie kurs funkcji, który dział ten omawia od A do Z nie tylko na zadaniach maturalnych, ale również na takich zadaniach typowo podręcznikowych. No to przechodzimy w takim razie do rozwiązywania zadań. Arkusz Podstawowy 2017, matura z matematyki, zadanie pierwsze. Liczba 5 do potęgi 8 razy 16 do potęgi minus drugiej jest równa: 5 drugich do 8, 5 drugich, 10 do 8, 10. Mamy taką liczbę i tutaj ym, myślę, że nie będziemy tego liczyć tak e, po prostu, naciskając na kalkulatorze 5 razy 5 razy 5 i tak dalej, tym bardziej, że te 16 do minus 2 to tak bezpośrednio w kalkulator nie wpiszemy i tak musimy coś tu zrobić z tymi potęgami. Zerknij sobie zawsze na odpowiedzi, zanim zaczniesz liczyć. Popatrz, w jakiej one są postaci, co je łączy i jak możesz powiązać te odpowiedzi z tym, co tutaj masz. W każdej z tych odpowiedzi występuje jakaś kombinacja piątki i dwójki. W A i B masz po prostu ułamek pięć drugich, natomiast w C i D masz dziesiątkę, czyli liczbę, która powstała z pomnożenia piątki i dwójki. Tu już tą piątkę mamy. Tą szesnastkę w takim razie spróbujemy zamienić jakoś na dwójkę. W tablicach masz wzory, które pomogą Ci znaleźć jakiś dobry przepis na to, jak obsłużyć tutaj tę szesnastkę. W tym przypadku zajmiemy się czymś takim. A do potęgi R do potęgi S zamienimy potem na mnożenie, ale najpierw w takim razie zamiast szesnastu napiszemy po prostu 2 do potęgi czwartej. Pamiętaj, że to zostawiasz w nawiasie, dlatego zaznaczyłam tutaj ten wzór, że będziesz miał potęgę do potęgi. Bo tą minus drugą za chwilę się dopiero zajmiemy, 16 zamieniamy na 2 do potęgi czwartej, i teraz według tego wzoru, jeżeli masz potęgę do potęgi, to te wykładniki ze sobą pomnożysz, czyli 4 razy minus 2, dostaniemy 5 do 8 razy 2 do minus 8, i już jest trochę bliżej, bo już mamy właśnie faktycznie te 5 i 2. Tylko problem polega na tym, że tu masz do potęgi 8 a tu do potęgi minus ósmej, więc trzeba by ten minus zlikwidować, żeby było jednolicie. Bo zauważ, że z potęgami możesz coś zrobić, albo jeżeli masz te same podstawy i różne wykładniki, no tutaj nie masz tych samych podstaw. Albo jeśli masz różne podstawy, ale dokładnie te same wykładniki, idealnie ta sama liczba. Czyli tutaj no, bliżej nam będzie, żeby zamienić te wykładniki na dwie ósemki. I skorzystamy tutaj z innego wzoru, mianowicie tego minusa się pozbędziemy, a do potęgi minus n to będzie 1 przez a do n. Czyli ten minus przy wykładniku potęgi powoduje, że możemy sobie odwrócić to do góry nogami i wtedy ten minus tutaj zgubić. E, czyli według tego wzoru zamiast 2 do minus 8 będziemy mieli 1 przez 2 do 8. No i już się zrobiły potęgi ósme, tak? Możesz to w takim razie mm, wrzucić tutaj do licznika, no bo masz po prostu liczba razy ułamek, nie ma znaczenia, że to są jakieś potęgi, tutaj wykładniki i tak dalej. Masz liczbę razy ułamek, więc możesz tą liczbę przemnożyć przez licznik, a więc masz 5 do ósmej przez 2 do ósmej. No, i teraz y, znowu poszukaj sobie wzorku, który tutaj będzie pasował do tej sytuacji. Masz dwie różne liczby w podstawach, a w wykładnikach masz tę samą liczbę w tym ułamku. Będzie to ten wzorek. Tutaj mamy tą prawą stronę dokładnie. Zamiast A mamy piątkę, zamiast B mamy dwójkę, R jest u nas ósemką, a więc możemy to zamienić na po prostu A przez B do potęgi R, a więc u nas 5 drugich do potęgi ósmej, czyli otrzymamy w takim razie odpowiedź A. Zadanie drugie. Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 54 minus pierwiastek trzeciego stopnia z 2 jest równa. Pierwiastek trzeciego stopnia z 52, 3. Dwa pierwiastki trzeciego stopnia z 2 albo 2. Jak z taką liczbą sobie poradzić? Oczywiście, jeżeli mamy te dwie liczby pod pierwiastkami, to nawet jeżeli to są pierwiastki tego samego stopnia, to nie możemy tego od siebie odjąć i otrzymać tutaj 52. Nawet jeżeli wyjdzie jakimś cudem pierwiastek trzeciego stopnia z 52, to na pewno nie dlatego, że te liczby sobie tutaj odejmiesz. Możesz wykonywać działania na pierwiastkach, jeżeli masz mnożenie, Albo dzielenie, wtedy możesz faktycznie wrzucić to działanie pod wspólny pierwiastek, natomiast jeżeli masz dodawanie lub odejmowanie, to niestety tak się już zrobić nie da. Czyli co w tej sytuacji? Teraz trzeba by się zająć tym większym pierwiastkiem, bo wiesz dobrze, że z różnych pierwiastków można czasem wyciągnąć jakiś czynnik przed pierwiastek i wtedy być może się coś tutaj poklei, bo widzisz, że z dwóch elementów z odejmowania mamy otrzymać jeden element w jakiejś tam formie, ale jeden element. Czyli jak sobie z tym poradzić? Tu być może widzisz od razu rozwiązanie, ale pokażę Ci taki sposób, który pozwoli Ci poradzić sobie nawet z dużą liczbą pod tym pierwiastkiem i w zasadzie z dowolnym stopniem tego pierwiastka pozwoli Ci zawsze wyciągnąć czynnik przed pierwiastek. Liczbę 54, tą liczbę pod pierwiastkiem, rozkładasz na czynniki pierwsze, tak jak w podstawówce. 54 kreseczka i dzielimy. Da się na 2 podzielić, otrzymujemy 27, na 2 się już nie da, da się na 3. Da się znowu na 3, da się znowu na 3, no i mamy jedyneczkę, czyli rozkład liczby 54 na czynniki pierwsze to jest 2 razy 3, razy 3, razy 3. I teraz patrzysz, jaki masz stopień pierwiastka. Stopień jest trzeci, więc szukasz tych elementów, które powtarzają się tutaj trzykrotnie. Mamy tutaj trójkę, która pojawia się raz, dwa, trzy razy, tak? W trzech sztukach masz tą trójkę, więc jeżeli coś pojawia się nam w trzech sztukach, Masz pierwiastek stopnia trzeciego, to ten element już jednokrotnie możesz wyciągnąć sobie przed pierwiastek, a to, czego nie zaznaczyłeś jako takie komplety potrójne, zostawiasz pod pierwiastkiem. Gdybyś tu miał jeszcze kolejną trójkę, na przykład jeszcze piątki by były, by było 5 razy 5, razy 5, no to tu oczywiście byś miał 3 razy 5 wyciągnięte. Gdyby tu ci jeszcze jakieś inne śmieci zostały, na przykład czwarta trójka by była, tak, ona się nie mieści wtedy w tym komplecie trzech. Sztuk, kolejna trójka by była, no to to, co by ci tu zostało, byś włożył tutaj pod ten pierwiastek z powrotem. Kolejną taką wskazówką przy tego typu zadaniach jest to, że jeżeli to ci się ma faktycznie poskładać w coś, to jeśli tu jest pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch, to żeby to się jakkolwiek poskładało, to tu też musisz mieć na pewno pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. Więc zaczynasz ewentualnie od tego, że dzielisz tę liczbę właśnie na dwa, żeby zobaczyć, czy ta, to, co ci zostanie po podzieleniu na dwa, y, będziesz mógł przeliczyć z tym pierwiastkiem trzeciego stopnia. Tu się będzie dało, ale tak jak mówię, to jest sposób, który będzie działał w każdej sytuacji, nawet jeżeli nie będziesz miał żadnego działania tu do zrobienia, tylko po prostu przekształcenie tego pierwiastka wyciągnięcie czynnika po prostu przed pierwiastek. E, czyli mamy teraz takie działanie. Trzy pierwiastki trzeciego stopnia z dwóch minus pierwiastek trzeciego stopnia z dwóch. I teraz e, nie napisz, że to jest trzy, bo to nie jest tak, że te pierwiastki ci się tu skasują i zostanie trójeczka. To nie jest dzielenie. Popatrz na to w ten sposób. Masz trzy razy jakiś obiekt. Odjąć ten obiekt. Możesz sobie zapisać to w ten sposób. W zadaniu zamkniętym piszesz, jak chcesz, więc możesz sobie to w ten sposób tutaj skomentować. W zadaniu otwartym możesz sobie napisać gdzieś w brudnopisie podobne notatki, żeby ci było łatwiej spojrzeć na takie obliczenia. Masz trzy razy jakiś obiekt, czyli napiszę sobie trzy razy x, odjąć ten obiekt, czyli odjąć x, tak? Myślę, że na tym dużo łatwiej ci jest zrozumieć, o co chodzi w tym działaniu. 3x odjąć x to będzie po prostu 2x. Czyli trzy pierwiastki odjąć pierwiastek to będą po prostu dwa pierwiastki, czyli mamy tutaj odpowiedź C. Zadanie trzecie. Liczba 2 logarytm przy podstawie 2 z 3 odjąć 2 logarytm przy podstawie 2 z 5 jest równa. Logarytm przy podstawie 2 z 9,25 z 3 piątych. Z 9 piątych z 6, 25. Po pierwsze, fajnie, że mamy te logarytmy z tej samej podstawy. Zawsze na początku zastanawiasz się, czy da się te logarytmy przeliczyć. Logarytm działa w ten sposób, że sprawdzasz, jakby takim kółeczkiem, 2 do której potęgi daje nam trójkę, albo 2 do której potęgi daje nam piątkę. No niestety, ani w tym, ani w tym przypadku nie jesteśmy w stanie tego przeliczyć. To jest pierwsza rzecz, że nie mamy taki, takiej liczby, którą potrafimy. Wymyśleć liczbę jakiejś naturalnej, że 2 do tej liczby daje trójkę lub piątkę, więc nie przeliczymy tego. Po drugie, patrzymy też na odpowiedzi. W odpowiedziach ma ten logarytm zostać, więc naszym celem nie jest tutaj obliczenie dokładnej wartości tej liczby, wskazanie ile to jest na przykład na osi liczbowej, tylko po prostu przekształcenie do postaci jednego logarytmu. No to otwieramy sobie znowu tablicę na tych logarytmach i mamy tu kilka wzorków. Widzimy, że jest odejmowanie dwóch logarytmów. Ale pamiętaj, że jeżeli chcesz zastosować ten wzór na odejmowanie, to musisz mieć logarytm minus logarytm, a ty tu masz dwa logarytmy minus dwa logarytmy. Czyli coś z tymi dwójkami trzeba zrobić. Możesz wyciągnąć przed przednawias, możesz też skorzystać tutaj od razu z tego wzoru, że jeżeli liczba stoi przed logarytmem, to ty tą liczbę możesz włożyć tu do potęgi jako wykładnik tej liczby logarytmowanej. Czyli ta liczba wędruje nam tutaj jako wykładnik, czyli będzie ta dwójka tu jako potęga 3 do drugiej. Tak? Czyli zamiast tego miejsca mamy tutaj to logarytm przy podstawie 2 z 3 do drugiej. I tu jest ta sama sytuacja: dwójka wędruje do góry, czyli logarytm przy podstawie 2 z 5 do drugiej. No i teraz te liczby tutaj można sobie trochę uprościć, tak? 3 do drugiej to 9, 5 do drugiej to 25. No, i teraz już masz dobrą postać do tego, żeby skorzystać z tego wzoru, bo jest faktycznie taki czysty logarytm, minus czysty logarytm. Ważne jest, że podstawa w obydwu logarytmach jest ta sama. Jest tutaj dwójka, czyli dobrze. No i zamieniasz to po prostu na logarytm przy tej dalej tej samej podstawie z ułamka pierwsza liczba przez druga liczba, tak w kolejności, jak to odejmujesz. Czyli logarytm przy podstawie 2 z 9. 25. No i gotowe mamy y, odpowiedź A. Dwa wzorki do zastosowania. Po kolei proste zadanie bez żadnego przeliczania dokładnej wartości. Zadanie czwarte. Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 roku o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczyła populacja tego gatunku w ostatnim dniu 2011 roku? 4050, 1782, 7425, 7128. Te ostatnie dwie odpowiedzi jedynie jakoś tam są bliżej siebie, pozostałe dwie dosyć znacznie odbiegają. Myślę, że niektórzy być może nawet to w pamięci potrafią tutaj oszacować, ale nie rób nic w pamięci, bo bardzo łatwo jest się pomylić, nie wziąć pod uwagę jakiegoś jednego faktu. I zrobić po prostu źle. Mamy zadanie z procentami, więc myślę, że większość osób zrobi to proporcją. Tak faktycznie możemy zrobić. X to będzie 100%, tak? Tego szukamy. Ile ta populacja liczyła yy, w pewnym momencie? Mówimy, że od tego momentu ta liczba wzrosła o 120%. Tak, w ostatnim dniu e, tego 2011 roku to było 100%, do którego porównujemy, bo od tego ostatniego dnia 2011 roku wzrosła jeszcze o 120%. I teraz uwaga, część osób napisze coś takiego, że skoro wzrosła o 120%, no to obliczę, że 120% to jest tyle. I to jest nieprawda, to jest bardzo źle. A myślę, że odpowiedź z rozwiązania takiej błędnej proporcji też tutaj się znajduje. Tak zazwyczaj układają te zadania, że wiedzą gdzie uczniowie popełniają błędy i potem takie odpowiedzi tutaj też e, podsuwają. E, otóż nie jest to 120%, bo e, popatrz, ta liczba wzrosła o 120%, nie wzrosła do 120%, tylko wzrosła o 120%, czyli było ile? Było 100%. I wzrosło o 120%, więc łącznie mamy teraz 220%, więc prawidłowa proporcja to jest, że te 8910 to jest aktualnie 220% tego, co było było 100%, wzrosło o 120, czyli 100% plus 120 daje 220. No i teraz już myślę, każdy sobie poradzi. Jedziemy proporcją na krzyż. x razy 220 równa się 8910 razy 100. Yy, dzielę przez to, co stoi przy x, no i tutaj sobie skraca. Możesz to od razu wbić w kalkulator, te procenty oczywiście nam się tu skracają, a to Możesz sobie spróbować ręcznie przeliczyć, możesz od razu na kalkulatorze. Tu nam się ładnie skraca, tu jeszcze przez dwa możemy podzielić. No i tutaj to podzielimy przez 11. Zobacz, że musi ci wyjść liczba naturalna, bo taka, takie są tylko odpowiedzi. tak? Liczba zwierząt na pewno jest podana w postaci liczby naturalnej i wychodzi nam tutaj 4050. No i faktycznie, jeżeli wzrost jest o 120%, to znaczy, że wzrosło o. Ponad jeszcze tyle, co było. Czyli skoro było 4050, wzrosło o więcej niż 4050, czyli faktycznie będzie na pewno powyżej 8000 tych zwierząt aktualnie. Zadanie piąte. Równość x pierwiastek z 2 minus 2 do kwadratu równa się 2 plus pierwiastek z 2 do kwadratu. Jest prawdziwa dla x równego minus pierwiastek z 2, dla x równego pierwiastek z 2, dla x równego minus 1, fałszywa dla każdej liczby x. No do tego zadanka można podejść no, co najmniej na dwa sposoby. Możesz sobie podstawiać zamiast x te liczby, mimo iż są one. Może nieciekawe, bo te pierwiastki tutaj trochę straszą, ale jak podstawisz, przeliczysz na spokojnie, to w sumie powinno jakoś w miarę łatwo wyjść. Możesz też spróbować po prostu faktycznie rozwiązać to równanie. No, i możesz oczywiście podnosić to do kwadratu wzorami skróconego mnożenia, porządkować potem deltą, tylko znowu te pierwiastki tu będą takie niezbyt ciekawe do tego liczenia. Albo możesz też spróbować to zrobić takim trochę trikiem, bo zauważ, że masz po lewej stronie kwadrat i po drugiej stronie też kwadrat. Więc generalnie można by powiedzieć, że sobie obu obustronnie i powiemy, że po prostu to co pod tym kwadratem jest równe to co pod tym kwadratem, tak? I to jest Prawidłowy zapis, natomiast pamiętaj, że jest tutaj jeszcze druga opcja. Nie wolno sobie tak po prostu pierwiastkować tych, yy, tych kwadratów, bo yy, na przykład mógłbyś powiedzieć, że 2 kwadrat równa się 2 kwadrat, tak? Minus 2 kwadrat równa się minus 2 kwadrat, ale równie dobrze 2 kwadrat równa się minus 2 kwadrat, tak? Za każdym razem i po lewej i po prawej stronie mam 4. Czyli, czy mam po obu stronach plusy czyli te same znaki, czyli napiszę po prostu faktycznie równość, czy mam po obu stronach minusy, znowu te same znaki, czy mam różne znaki, to ten kwadrat mi ten znak redukuje, czyli albo napiszę, że to równa się dokładnie tyle, albo napiszę, że to równa się to, ale z minusem, tak? Na tej samej zasadzie, że 2 kwadrat równa się 2 kwadrat, albo że 2 kwadrat równa się minus 2 kwadrat. Więc tu mam takie dwie opcje. No i teraz jest prościej, bo są jakieś obliczenia z jakimiś pierwiastkami, ale generalnie nie będzie już to równanie kwadratowe, tylko takie wyznacz x. Czyli przerzucam tu sobie na drugą stronę tą dwójeczkę, mam 4 plus pierwiastek z dwóch. No muszę się jeszcze pozbyć tego pierwiastka tutaj, więc dzielę przez pierwiastek z dwóch, otrzymuję taki ułamaczek. Usuwam tu niewymierność, czyli mnożę przez ten pierwiastek z dwóch w liczniku. I w mianowniku, żeby wyszło, że mnożę tak naprawdę przez 1, czyli że nie zmieniam wartości tego ułamka. No i u góry mam cztery pierwiastki z dwóch plus pierwiastek razy pierwiastek to 2. No i na dole również 2, to dzielę sobie na 2 i dostaję dwa pierwiastki z dwóch plus 1. No i co teraz nie ma takiej odpowiedzi? Jedyne, co możesz zaznaczyć, to to, że na pewno ta równość nie jest fałszywa dla każdej liczby X, bo znaleźliśmy jedną dziwną liczbę, dla której ta równość zachodzi. Więc na pewno odpowiedź D możesz wyrzucić. No to spróbujmy jeszcze to rozwiązać. Um, tutaj opuścimy sobie ten nawias. Mamy minus 2, minus pierwiastek z dwóch, dwójeczka na drugą stronę i to nam się tutaj skasuje, tak? Tu masz minus 2 i tu masz minus 2, to się skasuje. Więc masz, że x pierwiastek z 2 równa się minus pierwiastek z 2, no i tu będzie tak przyjemniej podzielić przez ten pierwiastek, bo tu nam wyjdzie po prostu, że x równa się minus 1. Czyli zaznaczamy odpowiedź c, że ta równość jest prawdziwa dla x równego minus 1. Jest prawdziwa również dla x równego 2 pierwiastki z 2 plus 1, ale nie ma tego w odpowiedziach, ale to jakby nie kłóci się w ogóle z tym zadaniem, bo tu nie masz napisane, że jest prawdziwa tylko dla x równego minus 1. Znalazłeś inne rozwiązanie jeszcze, ale prawdą jest, że dla x równego minus 1 ta równość jest prawdziwa. Jeżeli podstawisz sobie tu za x -a minus 1, to otrzymasz faktycznie równość prawdziwą. I to tutaj nie przeszkadza nam w tym zadaniu. Po prostu znaleźliśmy inne rozwiązanie, które nie jest wymienione tutaj w odpowiedziach. Zadanie szóste. Do zbioru rozwiązań nierówności x do czwartej plus jeden razy dwa minus x większe od zera nie należy liczba minus trzy minus jeden, jeden, trzy. Masz nierówność, która trochę straszy. Jest to nierówność, w której po lewej stronie masz dwa nawiasy i niektórzy zaczną to przemnażać. No i stop, absolutnie nie przemnażać. Obojętnie, czy jesteś na poziomie podstawowym czy rozszerzonym, jeżeli masz nierówność i z jednej strony masz iloczyn, a z drugiej strony masz 0. To nigdy nie przemnażaj. Gdyby tam była jakaś liczba konkretna, 1, 5, minus 7, obojętnie po prawej stronie, to faktycznie przemnażamy, bo my nierówności chcemy udowadniać do zera, jeżeli to nie są nierówności liniowe. Czyli jak po prawej stronie masz 0, to nigdy tego nie przemnażaj, tylko korzystaj z takiej postaci iloczynowej i nie przerażaj się tym, że tu jest x do 4. Ty na poziomie podstawowym. Nie musisz umieć rozwiązywać takich nierówności z wielomianami, gdzie masz wyższy stopień niż drugi. Nierówność kwadratowa oczywiście tak, na pewno się w tym arkuszu pojawi, natomiast wyższych stopni wcale nie musisz umieć rozwiązywać. I to zadanie będzie sprawdzało, czy ty potrafisz tutaj wykombinować jakieś dodatkowe warunki, żeby to nie była nierówność wielomianowa. Otóż zauważ, że tutaj ten składnik jest w zasadzie. Dość prosty i bardzo nam ułatwia tutaj to zadanie. Masz tu x do czwartej plus 1, a takie wyrażenie jest większe od zera dla dowolnej liczby rzeczywistej. Bierzesz zamiast x jakąś liczbę i podnosisz ją do potęgi czwartej, yy, czyli do potęgi parzystej, czyli obojętnie czy ta liczba, ten x to było z plusem czy z minusem, jak podniesiesz do potęgi czwartej, to tu i tak masz coś większego lub równego 0. Równe 0 dostaniesz tylko wtedy, jak podstawisz za x 0, bo 0 do czwartej to jest 0, a jak podstawisz cokolwiek innego niż 0, to będziesz tu miał generalnie wynik dodatni. I jeszcze do tego dodajesz jedynkę, czyli nawet gdybyś podstawił tutaj 0, to będzie minimalne, co możesz otrzymać wtedy, będzie 0. Jeszcze dodasz jedynkę, to i tak będzie to większe od 0. Jeżeli tu podstawisz liczbę dodatnią, to dostaniesz coś większego od 0, jeszcze dodasz 1, no to na pewno zostanie to większe od 0. Czyli ta nierówność zachodzi dla każdej liczby rzeczywistej, więc tu zawsze będziesz mieć plus. Więc popatrz, masz taką nierówność, gdzie masz iloczyn? Pierwszy składnik jest zawsze dodatni, absolutnie na pewno. Razy i teraz co tu musisz mieć, żeby otrzymać nadal coś dodatniego? No też dodatnie, tak? Tu musisz dostać też coś dodatniego. Dodatnie razy dodatnie jest większe od zera. Dodatnie razy ujemne byłoby mniejsze od zera. To jest na pewno dodatnie, a to ty musisz już teraz rozpracować. Czyli żeby ta nierówność działała, to ten drugi nawias musi być większy od zera, i popatrz, teraz dostajemy coś ekstra prostego. Ja tylko nie pomyl znaków, bo tutaj jest to w takiej nie, nieciekawej kolejności. 2 minus x, x minus 2 by było łatwiej, tak? A tu masz 2 minus x, więc powoli dwójkę na drugą stronę, ale pamiętaj, że ten minus jest przyklejony do x. Dwójkę dajesz na drugą stronę, to z tego minusa nie rezygnujesz, bo on stoi przed x, więc on przed x zostaje. Tutaj była dwójka, czyli tak jakby dwójka z plusem. Przenosisz na drugą stronę i masz minus. To jest bardzo ważne, żeby tu znaków nie pomylić, bo jak pomylisz znaki, to prawdopodobnie potem złą odpowiedź zaznaczysz. Yy, czyli przenosisz, masz minus x większe od minus 2, dzielisz, czy tam mnożysz yy, przez minus 1 yy, i otrzymujesz x po lewej stronie, dwójkę po prawej stronie, ale pamiętaj, kolejna pułapka, jak mnożysz lub dzielisz przez liczbę ujemną, to zmieniasz zwrot nierówności na ten przeciwny, czyli x jest mniejszy od 2. Czyli generalnie rozwiązaliśmy tą nierówność. Yy, ta nierówność zachodzi dla wszystkich x mniejszych od 2. Jak podstawisz jakikolwiek x mniejszy od 2, to to będzie tak czy tak dodatnie, nie ma znaczenia co podstawisz. A tutaj właśnie dla x mniejszych od 2 dostaniesz też coś dodatniego i będzie nierówność prawdziwa. Czyli ta nierówność jest prawdziwa dla x mniejszych od 2, a więc dla minus trójki jest prawdziwa. Dla minus jedynki jest prawdziwa. Dla jedynki jest prawdziwa. Dla trójki już nie jest prawdziwa, czyli trójka nie należy do zbioru rozwiązań, czyli mamy tu odpowiedź D. Zanim zaznaczysz odpowiedź, zawsze przeczytaj jeszcze raz polecenie, bo czasami to polecenie jest skonstruowane trochę myląco. Tu jesteś przyzwyczajony, że zazwyczaj szukasz rozwiązań, szukasz liczb, które są rozwiązaniem, a tutaj w tym zadaniu masz, że szukasz liczby, która właśnie nie jest rozwiązaniem, czyli nie jest rozwiązaniem liczba 3. Zadanie siódme. Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2 minus 3x większe lub równe od 4. I zanim zaczniesz rozwiązywać, możesz od razu wyrzucić dwie odpowiedzi. Popatrz, masz tak 2 trzecie lub minus 2 trzecie w prawą stronę lub w lewą stronę i jeszcze jedna cecha, masz kółka pełne w A i w D i masz kółka puste w B i w C. I teraz, kiedy masz jakie kółka? Jeżeli jest większe lub równe, to otrzymasz kółka pełne, czyli odpowiedź A lub odpowiedź D. Jeżeli miałbyś po prostu większe albo mniejsze, to otrzymasz kółka puste, czyli byłaby wtedy B lub C. Ty masz większe lub równe, więc na pewno. Twoja nierówność będzie z kółkiem pełnym. Tu nie ma dodatkowych żadnych warunków. Na to też uważaj, bo czasami masz jeszcze jakieś dodatkowe warunki, albo że to ma być układ dwóch nierówności y, połączonych razem, albo jeszcze jakieś tam inne y, warunki, które będą zachodzić i spowodują, że te kółka tam troszeczkę się pogubią i będziesz musiał nad nimi trochę popracować. Natomiast tu masz po prostu zwykłą nierówność liniową, którą zaraz sobie rozwiążemy. I jeżeli tutaj masz większe lub równe, to znaczy, że na pewno będzie kółko pełne, czyli odpowiedź B odpada, bo tu jest puste, i odpowiedź C też odpada. No to rozwiążmy teraz w takim razie tak po prostu 2 minus 3x większe lub równe 4. Dwójeczka na drugą stronę przechodzi. Pamiętaj znowu minus, to do tego 3x, czyli jest minus 3x większe lub równe 4 odjąć 2, a więc minus 3x większe lub równe 2. Dzielisz na minus 3 i pamiętaj, że zmieniasz zwrot nierówności. To, że jest lub równe, to oczywiście nadal zostaje, czyli x mniejsze lub równe od minus 2 trzecie, tak? 2 dzielone na 3 to będą 2 trzecie. No i masz plus dzielony na minus, a więc będzie minus. Czyli x mniejsze lub równe od minus 2 trzecie. No to minus jest tutaj, tak? Tutaj masz plus 2 trzecie, tu masz minus 2 trzecie, czyli będzie to odpowiedź D. Jeżeli nie ogarniasz, w którą stronę co narysować, to jeżeli to masz napisane właśnie w takiej postaci x nierówność liczba, to jakby tutaj, ten zwrot nierówności, możesz yy, powiedzieć, że to jest tak naprawdę zwrot tej strzałki, która ci wskazuje, w którą stronę od tej liczby minus 2 trzecie masz iść. Czyli tu jakbyś dorysował sobie kreseczkę, to masz strzałeczkę w lewo, czyli od liczby minus 2 trzecie idziesz w lewo, tak? Od liczby minus 2 trzecie idziesz w lewo, kółko pełne, dlatego że masz tutaj lub równe. Zadanie ósme. Równanie x, x kwadrat minus 4, x kwadrat plus 4 równa się 0 z niewiadomą x. Nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych, ma dokładnie dwa rozwiązania, trzy rozwiązania, pięć rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. Ale to rozwiązujemy równanie i tu znowu sytuacja taka, że masz jakiś iloczyn, y, równanie lub nierówność i 0. I wtedy nie przemnażasz tego, tylko rozbijasz to na części w przypadku równania i. Co będziemy w takim razie mieli? Jeżeli iloczyn jest równy 0, to znaczy, że któraś z tych części musi być równa 0. Czyli x jest równa 0 lub to, co w tym nawiasie jest równe 0, lub to, co w tym nawiasie jest równe 0. No i masz trzy osobne, takie już dużo mniejsze równania do rozwiązania. Nikt równa się 0 jest już gotowe, nic z tym nie trzeba robić. Tu trzeba rozwiązać jeszcze te dwa równania kwadratowe jakimkolwiek sposobem. No myślę, że najbardziej naokoło będzie deltą, co jest oczywiście dobrym sposobem i wyjdziecie na pewno dobrze. Natomiast przy takich równaniach myślę, że mało kto liczy deltą. Takim no, mniej eleganckim sposobem jest po prostu przerzucenie sobie tej liczby na drugą stronę, czyli będzie x kwadrat równa się 4 lub x kwadrat równa się minus 4. Tu można zadziałać na przykład wzorem skróconego mnożenia, będzie bardziej elegancko, ale to jest zadanie zamknięte, więc tą elegancją się nie przejmujemy, byleby pamiętać o wszystkich przypadkach, jakie muszą zajść. Tutaj to x równa się 0 już zostawiam. No, x kwadrat równa się minus 4, nie ma rozwiązań. Liczba podniesiona do potęgi drugiej nie może być liczbą ujemną, więc jakby to równanie w ogóle nic nam nie da, żadnego rozwiązania, tak? Ono jest po prostu nieprawdziwe, więc nie da nam rozwiązania. Czyli masz x równe 0 lub x kwadrat równe 4, i tu pamiętaj, że z tego są dwa rozwiązania, x równe 2 lub x równe minus 2. Jeżeli zapomnisz o tym minus 2 w takiej postaci, no to powiesz, że jest jedno rozwiązanie i drugie rozwiązanie, i zaznaczysz odpowiedź B, co jest nieprawdą. Ma trzy rozwiązania, bo 0 i stąd masz dwójkę lub minus dwójkę, stąd nie masz nic. Czyli odpowiedź będzie, że to równanie ma dokładnie trzy rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych. Zadanie 9. Miejscem zerowym funkcji liniowej f od x równe pierwiastek z 3x plus 1 minus 12 jest liczba pierwiastek z 3 minus 4, minus 2 pierwiastki z 3 plus 1, a 4 pierwiastki z 3 minus 1. Minus pierwiastek z 3 plus 12. Przypomnij sobie, co to jest miejsce zerowe. To jest taki argument, a więc takie x, dla którego funkcja przyjmuje wartość 0. Czyli nie ma znaczenia, co to jest za funkcja, czy jest napisane, że to jest liniowa, czy nie jest napisane, czy w ogóle nie wiesz, jaka to jest funkcja, nie wiesz, jakie ma własności, jak wygląda jej wykres i tak dalej, ile ona może mieć tych miejsc zerowych. To nie ma znaczenia. Po prostu, jeżeli masz znaleźć miejsce zerowe w funkcji, to piszesz, wzorek równa się 0, tak? Obojętnie, jaki ten wzorek jest. Wzorek, Równa się 0 i szukasz x, czyli rozwiązujesz po prostu to równanie z x, tak? Masz wzorek równa się 0, rozwiązujesz równanie z x. No to co? Przerzucę sobie 12 na drugą stronę i teraz pozbędę się od razu tego pierwiastka. Mogę sobie tutaj teraz przemnożyć pierwiastek przez ten nawias. Ale ja się pozbędę tego pierwiastka teraz yy, i pozbędę się go w taki sposób, że najpierw przemnożę przez ten pierwiastek. Nie będę dzielić przez pierwiastek, bo wtedy mi wyjdzie 12 przez pierwiastek, trzeba będzie usunąć niewymierność. Zrobię to sobie w trochę odwrotny sposób, czyli najpierw przemnożę przez pierwiastek. Będzie pierwiastek razy pierwiastek, to tu dostanę trójkę, a tutaj jest łatwo, tak? 12 pierwiastków z trzech. I teraz podzielę na trzy. I mam, że x plus 1 równa się 4 pierwiastki z 3. Oczywiście dokładnie to samo bo wyszło, co jakbyś tutaj w tym momencie podzielił na pierwiastek z 3 i potem usunął niewymierność. To jest dokładnie ten sam wynik. No i teraz przerzucasz sobie to, co stoi przy x na drugą stronę, żeby otrzymać postać x równa się, czyli mamy x równa się 4 pierwiastki z 3, odjąć 1, no i mamy gotową tutaj odpowiedź c. Tu nie polecam tej metody podstawiania po kolei, bo yy, no, podstawianie takich liczb. Nie będzie niczym e, przyjemnym, trzeba będzie przemnażać te pierwiastki i patrzeć, kiedy wychodzi. No nie jest to oczywiście tragedia, ale no za trzecim razem, jak dopiero trafisz, to jednak trochę się naliczysz, a tutaj będzie na pewno dużo szybciej. Zadanie dziesiąte. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f od x równe ax kwadrat plus bx plus c, której miejsce zerowe to minus 3 i 1. Współczynnik c we wzorze funkcji f jest równy. 1, 2, 3, 4. Masz tu sporo informacji na temat tej funkcji, bo masz i nawet w treści zadania, i na rysunku zaznaczone miejsca zerowe tej funkcji, masz jeszcze na rysunku zaznaczony wierzchołek, masz jeszcze punkt przecięcia z osią Y, więc generalnie bez problemu jesteśmy w stanie wyznaczyć dokładny wzór tej funkcji. Nawet mamy za dużo informacji, wystarczyłby wierzchołek i jeden z tych trzech, jeden dowolny punkt albo te dwa miejsca zerowe i do tego jeszcze jeden dowolny punkt. Więc możemy się pobawić w wyznaczanie całego wzoru funkcji, ale nie jest to zupełnie potrzebne, bo nie pytają nas o cały wzór, nie pytają nas o współczynnik a, ani o współczynnik b, tylko pytają nas o współczynnik c, który jest bardzo specyficznym współczynnikiem w tej funkcji, w funkcji kwadratowej. I w podobnych funkcjach jako wyraz wolny. Jest dosyć specyficzny. Przypomnijmy sobie, jak to wygląda w funkcji liniowej. Masz nawet w tablicach taki podobny rysuneczek. I masz tam zaznaczone, że masz funkcję liniową, która przecina oś Y w punkcie B, gdzie B to jest właśnie ten współczynnik, ten wyraz wolny we wzorze, tak? Tu masz AX plus B. Tu nie masz kwadratów, masz to jakby trochę krótsze. W każdym razie ten wyraz wolny we wzorze funkcji liniowej to jest właśnie ten punkt przecięcia z osią Y. To jest punkt jakby 0B. Czyli dla funkcji liniowej mamy B równy wartość funkcji w punkcie 0, tak? Bo tutaj jesteś na jakiejś tam wysokości, na jakimś y, a x jest równy 0, bo jest to punkt przecięcia z osią y. I dla funkcji kwadratowej będziemy mieć dokładnie to samo, że ten wyraz wolny, ten wyraz, który stoi zupełnie bez żadnych x, to będzie po prostu wartość funkcji w punkcie 0. No bo jeżeli za x podstawisz 0, to to ci się skasuje, a razy 0 plus B razy 0, więc to ci się też skasuje i zostanie ci po prostu C. Więc niezależnie od tego, co tutaj masz, jakie współczynniki wcześniej, f od 0 to jest po prostu C. A w naszym przypadku wartość funkcji w punkcie 0 to będzie trójka. To jest znowu ten punkt przecięcia z osią y. Czyli odpowiedź C. Nie trzeba nic liczyć, wystarczy rozumieć właśnie, jak, jak te wzory funkcjonują, skąd się co bierze. Czyli możesz właśnie sobie zapamiętać, że tak jak wyraz wolny w, we wzorze funkcji liniowej to jest ten punkt przecięcia z osią Y, tak samo wyraz wolny w tym wzorze ogólnym AX kwadrat plus BX plus C, wyraz wolny we wzorze funkcji kwadratowej, to jest również punkt przecięcia z osią Y, to jest to trójka. I widzisz, że nic nie trzeba liczyć, że miejsca zerowe ci na nic. Wierzchołek ci zupełnie na nic, obojętnie jakbyś tego nie liczył i tak musi ci wejść, że c jest równe w tym zadaniu 3. Zadanie 11. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f od x równe a do potęgi x. Punkt a o współrzędnych 1, 2 należy do tego wykresu funkcji. Podstawa a potęgi jest równa. Jest coś o funkcji wykładniczej, ale tak naprawdę to jaka to jest funkcja, to tu w ogóle nie ma znaczenia. Nie musisz się zastanawiać, jakie są własności, dziedzina, zbiór wartości i tak dalej. W ogóle ci to nie jest potrzebne. Jak tutaj leci ten wykres, czy on gdzieś zawija monotoniczność, nie ma to zupełnie znaczenia. Masz tutaj wzór tej funkcji f od x równe a do potęgi x. Czyli jakby brakuje ci jednej literki, tak? Brakuje ci tego A. Bo żebyś miał kompletny wzór funkcji, to możesz tam mieć tylko X -y i żadnych współczynników mieć już nie możesz. Tak samo jak masz właśnie wzór funkcji kwadratowej, a x kwadrat plus bx plus c, to żeby narysować ten, ten wykres tej, tej funkcji kwadratowej, to musisz mieć te wszystkie literki ABC żeby niewiadomym było faktycznie tylko x. Literka jedyna, jaka ma być we wzorze, to jest tylko x. Yy, czyli tutaj brakuje nam do pełnego wzoru tej funkcji tylko tej literki a. Możemy sobie napisać Y równa się A do X, tak? Czasami się pisze F od X, czasami się pisze Y. To jest generalnie w tym zadaniu możesz przyjąć, że to samo. Czyli Y równa się A do potęgi X i masz punkt A, który należy do tego wykresu funkcji. Jeżeli punkt należy do wykresu funkcji, to pierwszy, pierwszą współrzędną punktu podstawiasz w miejsce X, drugą współrzędną punktu podstawiasz w miejsce Y, czyli będziesz miał 2, równa się A do potęgi Pierwszej, a do pierwszej to jest po prostu A, czyli A jest równe 2. I widzisz, że żadnych własności funkcji nie potrzebujesz, tylko potrzebujesz wiedzieć, że wstawiasz za X-wstawiasz za Y i musisz tylko znaleźć właśnie, jaka jest wartość tej jednej tutaj pozostałej literki X i Y są we wzorze dobre, tylko te literki trzeba zawsze potem poznajdować. Zadanie 12. W ciągu arytmetycznym określonym dla n większego lub równego 1 dane są A1 równe 5 i A2 równe 11. Wtedy który wyraz jest równy 71 14, 12, 11, 10. Mamy dwa pierwsze wyrazy. Wiemy, że jest to ciąg arytmetyczny, czyli ciąg, który polega na dodawaniu za każdym razem tej samej liczby. Tutaj jest bardzo łatwo określić, co dodajemy, tak? Generalnie w razie czego otwórz sobie wzory, ciąg arytmetyczny. Masz a1 równe 5, a2 równe 11. Masz wzór na n, ty wyraz tego ciągu. No i myślę, że intuicyjnie wiesz, że wyraz drugi powstaje przez dodanie różnicy do wyrazu pierwszego, tak? To też wynika z tego wzoru, że wyraz drugi, za n wstawiasz dwójkę, to będzie a1, dodać, no tu masz 2 minus 1, czyli jedna sztuka r, tak? Czyli a1 plus r to będzie a2. No to... Podstawiasz i widzisz, tak? Że tu masz 11 równa się 5 plus r, czyli że r jest równe 6. Nawet na oko bez tych obliczeń widać, że dodajesz do piątki szóstkę, żeby dojść do 11, tak? czyli r jest równe 6. No ale nie o R nas pytają, tylko o to, który wraz jest równy 71. I teraz nie polecam wklapywania w kalkulator cały czas plus 6 plus 6 plus 6, bo możesz się pomylić przy zliczaniu, ile razy te plus 6 wcisnąłeś. I wtedy no, wyraz 10, 11, 12, 14. Pomylisz się o jeden raz i już zaznaczysz złą odpowiedź. Lepiej to przeliczyć, poświęcić te pół minuty i przeliczyć. Czyli skorzystamy właśnie z tego wzoru. Nie wiemy, który wyraz jest równy 71. Szukamy, jaki musi być N, żeby właśnie wyszło 71. Czyli wyraz N to będzie wyraz pierwszy, czyli 5 Plus n minus 1, no to zostaje, bo nie znasz tego n, razy r, czyli razy 6 równa się 71. Proste równanie z n do wyliczenia. Czyli 6n minus 6 równa się 71, tą piątkę już sobie tu przerzuciłam, czyli jest minus 5. Czyli mam 6n równa się, tutaj już wychodzi 66 i jeszcze mamy plus 6 z tej strony, czyli 6n równa się 72. I tu na kalkulatorze już na pewno się nie pomylisz. N jest równe 12, czyli wynika z tego, że wyraz 12 jest równy 71. Pamiętaj lepiej przeliczyć niż wklepywać w kalkulator i yy, zliczać, ile razy nacisnąłeś równa się. Zadanie 13. Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny 24,6a-1, minus stąd wynika, że a jest równe 5 drugich, 2 piąte, 3 drugie, 2 trzecie. Mamy ciąg geometryczny, czyli ciąg liczbowy, który polega na tym, że każdy kolejny wyraz powstaje przez pomnożenie poprzedniego przez jakąś jedną konkretną stałą liczbę, więc u nas mamy ciąg 24,6a. A minus 1 i jest to bardzo fajna sytuacja, dlatego że dwie liczby znamy konkretnie, natomiast tylko jedna jest zadana z jakąś tam zmienną A. Więc sprawdźmy, jak to działa. Możesz stosować tu różne wzorki, różne metody, możesz zastosować wzór na zależność między trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego, ale możesz też po prostu popatrzeć, jak ten ciąg działa. Masz konkretnie wyraz pierwszy, 24, masz konkretnie wyraz drugi 6 i wiesz, że tutaj w ciągu geometrycznym mamy działanie mnożenia. Ewentualnie dzielenia. Tak na pierwszy rzut oka widać, że drugi wyraz powstał przez podzielenie pierwszego przez 4, a więc można też powiedzieć, że po prostu przez pomnożenie razy 1 czwarta. Czyli w naszym przypadku Q będzie równe 1 czwarta, czyli właśnie ta liczba, przez którą mnożymy jeden wyraz, żeby otrzymać kolejny. No to skoro. Razy 1 czwarta, to w następnym przejściu również będzie razy 1 czwarta, bo ta liczba zawsze musi być taka sama, czyli 6 razy 1 czwarta. To Będzie a minus 1. I z tego dostajemy proste bardzo równanie, że właśnie ten trzeci wyraz to będzie wyraz drugi, czyli 6 razy 1 czwarta. No i wystarczy to rozwiązać, zobaczyć, jaki jest a. E, czyli 6 razy 1 czwarta to jest 6 czwartych. Możemy to sobie skrócić do 3 drugich, skracamy przez dwa. E, ta jedyneczka na drugą stronę, czyli z minus 1, tutaj nam się zrobi plus 1. A więc a to jest równe 3 drugie plus jeszcze 1. 1 to jest inaczej 2 drugie, czyli 3 drugie plus dwie drugie to jest łącznie 5 drugich, no i mamy bardzo szybko zrobione kolejne zadanie. Zadanie 14. Jeśli m jest równe sinus 50 stopni, to m jest równe sinus 40, cosinus 40, cosinus 50, tangens 50. Bardzo proste zadanie, w którym nic nie trzeba liczyć, nic nie trzeba sprawdzać w tablicach, jeśli pamiętasz tylko o jednej Prostej zależności. Zobacz sobie te definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w trójkącie prostokątnym. Masz tu jakiś kąt ostry, więc możemy założyć, że poruszamy się w jakimś trójkącie prostokątnym. Tak? To nie, nie jest tu nic powiedziane w ogóle o trójkącie, ale skoro jest kąt ostry. To możesz rozważać właśnie te funkcje trygonomatyczne na przykładzie trójkąta prostokątnego i tych wszystkich funkcji, które tu są właśnie wypisane. Tym bardziej, że odpowiedzi tutaj też są właśnie w postaci kątów ostrych. No i teraz co? Masz sinus jakiegoś tam kąta. I popatrz, w przypadku tego właśnie kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, jeżeli weźmiesz sobie jakiś kąt, załóżmy ten alfa, bo tu masz te dwa kąty ostre, to zobacz sobie ten kąt alfa, to sinus kąta alfa to jest A przez C, czyli. Ten bok przez ten bok, długości, długość tego boku przez długość tego boku, ale jednocześnie A przez C to jest cosinus kąta beta. Czyli zamiana funkcji na tą bliźniaczą z sinusa na cosinus, ale zamiana też na ten drugi kąt ostry w trójkącie prostokątnym. No gdybyś wziął kąt beta, no to sinus kąta beta to jest B przez C, czyli znowu któryś bok przez któryś, i jednocześnie B przez C to jest kosinus tego drugiego Kąta. E, czyli można powiedzieć, że jeżeli te kąty razem dają 90 stopni, no bo w trójkącie prostokątnym tak jest, masz 180, tu zostawiłeś 90, więc na te dwa masz łącznie 90, czyli alfa plus beta to jest 90, to wtedy możesz sobie przeskoczyć sinus jednego kąta na cosinus drugiego kąta, albo cosinus jednego kąta na sinus drugiego kąta, tak, wtedy sinus alfa to jest dokładnie tyle samo co cosinus beta. I cosinus alfa to jest dokładnie tyle samo co sinus beta. Popatrz tu może właśnie zaznaczone kolorami. Warunkiem jest to, że alfa i beta dają razem 90 stopni. Czyli sinus jakiegoś kąta możesz zamienić na cosinus do pełnienia tego kąta do 90 stopni. I cosinus jakiegoś kąta możesz zamienić na sinus też dopełnienia pełnienia tego kąta do 90 stopni. Czyli no, sinus 50. To nie będzie sinus 40, bo to będzie inna liczba, ale możemy właśnie według tej zasady zamienić sinus na cosinus dopełnienia do 90 stopni. Czyli do 50 musiałbyś dodać 40, żeby było 90, a więc sinus zamieniasz na cosinus. I 40 stopni, tak? Łącznie 90 zamieniasz na bliźniaczą funkcję. O tym pamiętaj. To jak widzisz, masz w tablicach, więc możesz sobie to wyczarować tutaj, właśnie z tych wzorków. Nie trzeba nic tutaj porównywać ani sprawdzać liczb w jakichś wielkich tabelkach. Zadanie 15. Na okręgu ośrodku w punkcie O leży punkt C, zobacz rysunek. Odcinek AB jest średnicą tego okręgu. Zaznaczony na rysunku kąt środkowy alfa ma miarę 116, 114, 112, 110 stopni. Mamy rysunek w tym zadaniu, był podany właśnie w arkuszu maturalnym i masz tutaj średnicę AB, odcinek AB jest średnicą i gdzieś na okręgu leży punkt C. Co tutaj możemy zrobić? Przede wszystkim zauważyć, że te dwa odcinki OC i OB są równe, bo jest to po prostu promień. Tak samo OA też ma tę samą długość, również sobie możesz zaznaczyć. To zadanie można zrobić na kilka sposobów. Więc tutaj zauważ, że ten trójkąt B. C jest trójkątem równoramiennym, no bo ma dwa te same ramiona, tak, to te, te same ramiona długości r. Więc skoro ma dwa boki tej samej długości, to będzie miał również dwa kąty tej samej miary, czyli tutaj właśnie przy tych ramionach oznacza, że mam tu kąt beta i tu kąt beta. E, ważną informacją jest to, że jeżeli mam trójkąt e, wpisany w okrąg i jednym z boków jest średnica tego okręgu, to ten kąt leżący naprzeciwko tej średnicy jest na pewno kątem prostym. Tutaj mamy trójkąt na pewno prostokątny. Warunkiem jest to, że jednym z boków jest właśnie średnica, a tutaj tak jest, trójkąt ABC będzie w takim razie trójkątem prostokątnym, dlatego że AB jest średnicą. Czyli cały ten kąt tutaj, odtąd jakby od tego odcinka AC. Do tego odcinka BC cały ten kąt tutaj ma razem 90, więc możemy sobie łatwo policzyć beta, tak? Beta to będzie z 90 uwetnijte 56, czyli dostaniemy, że beta jest równe 34. No i teraz popatrz tylko na ten trójkąt BOC. Mamy... 34, 34, alfa, czyli alfa już łatwo obliczyć. Alfa plus te dwie bety, to jest razem 180 suma kątów wewnętrznych w trójkącie. Zamiast bety wstawiamy 34 i obliczamy 34 razy 2 to 68 na drugą stronę, czyli alfa to jest 180 minus 68, a więc 112, czyli mamy odpowiedź C. Tak jak mówię, można to było zrobić jeszcze na przynajmniej jeden inny sposób. Możesz sobie spróbować wymyślić tu jakieś inne własności tych kątów w okręgu. Zadanie 16. W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, ponadto długość odcinka BD jest równa 10, długość BC jest równa 12 i długość AC jest równa 24. Zobacz rysunek. Długość odcinka DE jest równa 22, 20, 12, 11. Znowu w arkuszu podany był ten rysunek z tymi oznaczeniami, tak jak tu widzisz. Na pewno nie próbuj tego robić na oko. Zawsze przelicz. Z czego tu skorzystamy? Z tego, że mamy trójkąty podobne. Mamy tutaj odcinek DE, ten tutaj, ten jakby przecinający nam ten duży trójkąt ABC, odcinek DE, który jest równoległy do jednego z boków trójkąta i otrzymujesz w ten sposób dwa trójkąty podobne, czyli trójkąt A BC, ten duży, jest podobny do trójkąta EBD. Dlaczego? Dlatego, że ten kąt mają wspólny, natomiast ten kąt tu i ten kąt tu są tej samej miary, bo to są kąty odpowiadające i tak samo ten kąt tu i ten kąt tu też są tej samej miary, ponieważ tu masz właśnie tą równoległość. Yy, więc skoro mamy trójkąty podobne, to możemy ułożyć sobie jakieś proporcje. I teraz korzystamy oczywiście z tych boków, które mamy podane. Tu sobie oznaczymy x, ten odcinek, który mamy obliczyć, i masz w ten sposób już jakby cztery y, informacje na rysunku. Czyli, że długość boku AC jest 24, długość boku DE jest x. Tu masz jeszcze BD10 i CD2. I układamy proporcje tylko i wyłącznie na tych bokach, czyli tutaj ten bok AB i. B, nas w ogóle nie interesują, bo nie mamy żadnych informacji dotyczących długości tych boków, czyli układamy tylko na tej lewej stronie i na tych bokach, które są tutaj jakby na dole. Jaką tu proporcję ułożymy? No Możemy zrobić jakby najpierw ten mały trójkąt, czyli ten bok z lewej strony do tego boku na dole, a więc bok BD do boku DE. Jest tak jak dokładnie ta sama sytuacja na tym dużym trójkącie, czyli jak bok BC do boku AC. Pamiętaj, że to na pewno nie zadziała, jeżeli weźmiesz z pierwszego małego trójkąta bok cały i potem dół, a z drugiego weźmiesz tutaj ten fragmencik i dół. Nie, patrzysz jakby na całe trójkąta, czyli bierzesz właśnie cały bok jednego trójkąta BD przez cały bok tego trójkąta, czyli DE. Równa się to samo w drugim, czyli cały bok dużego, a więc BC przez cały bok dużego, czyli. AC. No, i teraz podstawiamy konkretne długości. BD ma długość 10, dE ma długość x, bc ma, uwagę, długość 12. To tu musisz sumować: 10 i 2 to 12, i tu mamy AC 24. No i na krzyż gotowe. Czyli 10 razy 24 równa się 12 razy x, czyli 240 równa się 12. X dzielimy na 12, x jest równe 20. Zadanie 17. Obwód trójkąta ABC przedstawionego na rysunku jest równy. Mamy cztery propozycje, wszystkie z pierwiastkami. Popatrz, co tu mamy. Trójkąt prostokątny o jednym kącie ostrym 30. Przyda nam się tutaj właśnie ten tak zwany trójkąt akierkowy, czyli trójkąt o kątach o 30, 60, 90. No skoro tu masz 90, a 30, to dopełnieniem do 180 będzie... Jeśli tu postawimy 60, czyli masz ten trójkąt jakierkowy, i albo możesz korzystać z trygonometrii, ale nikt tego nie lubi, albo możesz sobie zapamiętać jakiś taki schemacik, jak tutaj oznaczać te boki, jeżeli masz właśnie ten specyficzny trójkąt taki jakierkowy. Skąd się biorą te własności tutaj te długości tych wszystkich boków? Popatrz, jeżeli masz trójkąt 30, 60, 90, to możesz powiedzieć, że to jest połowa trójkąta równobocznego. Jeżeli masz trójkąt, czyli 60, 60 i 60. Przetniesz go na pół wysokością, to otrzymasz dwa dokładnie takie trójkąty właśnie 30, 60, 90. I teraz y, dla uproszczenia, żeby łatwiejszy był zapis, y, przyjmę sobie, że ten najkrótszy bok tego trójkąta y, tego, tej połówki, jakby, to będzie a, czyli najkrótszy bok to jest bok leżący naprzeciwko najmniejszego kąta, więc naprzeciwko 30 stopni postawię sobie a. Czyli to jest tutaj ten odcinek, i to jest połowa tej podstawy trójkąta, czyli tutaj też mam A, bo, no bo przecięłam to na pół tą czerwoną wysokością. Czyli tu mam A i tu też mam A, a więc cały bok tego trójkąta ma długość 2A, czyli tutaj ten zielony odcinek w podstawie 2A i tutaj też jest 2A. Natomiast tutaj ten czerwony odcinek, czyli naprzeciwko 60 stopni, to będzie ze wzoru na wysokość w trójkącie równobocznym to razy pierwiastek z 3 przez 2. Czyli dwójki nam się skracają, zostaje a pierwiastek z trzech. Musisz tylko zapamiętać właśnie co naprzeciwko jakiego kąta leży. Masz trzy długości a a pierwiastek z trzech, 2a i każda z nich leży naprzeciwko zawsze tego samego kąta, czyli najmniejszy bok, a więc tylko a leży naprzeciwko najmniejszego kąta, czyli 30 stopni. Ten średni bok, czyli a pierwiastek z trzech, pierwiastek z trzech to jest jakiś 1,7 mniej więcej, czyli to jest poniżej dwójki, a więc ten średni bok, takie powiedzmy 1,7a leży naprzeciwko tego średniego kąta, czyli 60 stopni. No i najdłuższy bok, czyli 2a leży naprzeciwko największego kąta, czyli 90 stopni. Czyli to sobie możesz zawsze wyprowadzić właśnie ze wzoru na wysokość, z takiego prostego rysunku z trójkąta równobocznego, albo możesz sobie zapamiętać ten, te tylko wartości A, a pierwiastek z 3-2a i pamiętać, że. One leżą naprzeciwko swoich odpowiednich kątów. Czyli tutaj masz naprzeciwko 30 stopni długość A, a więc dokładnie tak samo jak na tym rysunku. Zawsze zwróć uwagę na to, co oni tu napisali. Mogliby tu napisać na przykład 2A albo 5A, i wtedy ty, ty się musisz dostosować, jakby, że jeżeli naprzeciwko 30 stopni mam coś to naprzeciwko 90 stopni mam dwa razy to coś. A tu jest też szczęście A, więc będzie tak bardzo analogicznie. Czyli naprzeciwko 30 jest A, a więc naprzeciwko 90 będzie dwa razy to, czyli 2A i naprzeciwko 60 będzie ten A pierwiastek z 3. Pytają nas o obwód, a więc sumujemy to po prostu A dodać 2A dodać A pierwiastek z 3, czyli 3A Dodać A pierwiastek z 3. No i tu zauważ odpowiedzi są w takiej postaci, że A jest zawsze wyciągnięte poza nawias, czyli też właśnie wyciągamy. I mamy w takim razie w nawiasie 3 plus pierwiastek z trzech poza nawiasem jest A, czyli będzie to odpowiedź C. Zadanie 18. Na rysunku przedstawiona jest prosta K przechodząca przez punkt A o współrzędnych 2, minus 3 i przez początek układu współrzędnych oraz zaznaczony jest kąt alfa nachylenia tej prostej do osi OX. Zatem tangens kąta alfa jest równy, minus 2 trzecie, minus 3 drugie, 2 trzecie, 3 drugie. Masz rysuneczek do tego i odszukaj sobie w tablicach podobny rysunek. Znajdziesz tam coś takiego, definicję funkcji trygonometrycznych z takim właśnie rysunkiem. W układzie współrzędnych masz właśnie coś powiedziane o funkcjach trygonometrycznych i masz tam zaznaczony jakiś punkt. Tyle, że ten punkt jest położony powyżej osi X. -ów. Więc, żeby nie było wątpliwości, czy my możemy wziąć ten punkt, czy my nie możemy wziąć tego punktu. To wybierzmy sobie właśnie jakiś punkt, który leży na tej prostej, również powyżej osi X. -ów. Czyli wybierzmy sobie jakiś punkt, na przykład a czyli po prostu. Odbicie symetryczne względem początku układów współrzędnych tego punktu A, czyli jak byłam na x równym 2 i y równym minus 3, to teraz wybiorę x równy minus 2 i y równy 3, czyli zmieniłam znaki, zarówno w X, jak i w Y. Tak? Widać, że jestem tu dokładnie na tej prostej, że to są te współrzędne. Możesz wybrać oczywiście dowolny inny punkt, aczkolwiek to, nam, to jest dla nas bardzo proste, bo tylko sobie zmieniamy znaki przy tych podanych już liczbach. Nie trzeba nic obliczać, podstawiać, wyznaczać i tak dalej. Zastanawiać się, jakie tam będą ułamki. Czyli mamy punkt APRIM który leży na tej prostej k, on ma współrzędne minus 2,3. I teraz nam to pasuje do tego rysunku. I popatrz, tutaj masz definicję funkcji trygonometrycznych właśnie w układzie współrzędnych. I tangens ma wzorek y przez x. Co to jest ten y przez x? Y to jest współrzędna y tego punktu leżącego na prostej. I x to jest współrzędna xowa tego punktu leżącego na prostej. Czyli u nas x to będzie minus 2, y to będzie 3. Tangens to jest y przez x, czyli 3 przez minus 2, a więc po prostu minus 3 drugie. I gotowa. Zadanie 19. Na płaszczyźnie z układem współrzędnych proste K i L przecinają się pod kątem prostym w punkcie A współrzędnych minus 2,4. Prosta K jest określona równaniem Y równe minus 1,4x plus 7,2. Zatem prostą L opisuje równanie. Mamy znaleźć równanie prostej L, o której mamy dwie informacje. Po pierwsze, że te dwie proste przecinają się pod kątem prostym. Ta, to jest równanie prostej K, czyli ta prosta z tą, którą mamy znaleźć, przecina się pod kątem prostym. Po drugie, że ta prosta, którą mamy znaleźć, przechodzi przez punkt A. I te dwie informacje wystarczą nam, żeby wyznaczyć właśnie dokładnie wzór tej prostej. Zaczniemy od tej prostopadłości. Zawsze, jak masz właśnie jakieś informacje o dwóch prostych, to zacznij od tego, jeżeli masz taką informację, że one są prostopadłe lub równoległe. Otwierasz sobie tablicę. I tam masz, że para prostych, dwie proste o równaniach kierunkowych. Uwaga, ważne, że o równaniach kierunkowych, bo jeszcze tam dalej masz też wzorki na parę prostych, gdzie masz proste dane równaniami ogólnymi. Ty tutaj masz równanie kierunkowe i w odpowiedziach też masz równanie kierunkowe, więc zapisz sobie prostą L w postaci równania kierunkowego. Dwie proste o równaniach kierunkowych są prostopadłe, gdy A1 razy A2 równa się minus 1. Co to jest A1 i A2? To są te współczynniki, które stoją w tych równaniach prostych, przy x, czyli to, co przy x razy to, co przy x ma się równać minus 1. I u nas to będzie co? To, co przy x w jednej prostej, czyli minus 1 czwarta razy to, co przy x w drugiej prostej, czyli A ma się równać minus 1. Zapisujesz takie równanie i wyznaczasz z tego po prostu A, i masz już konkretną wartość tego y, współczynnika A. Czyli tutaj mnożysz przez minus 4, przez minus, żeby skasować tutaj ten znak, no i 1 czwarta razy 4 da nam 1, czyli skasuje się cały ten nawias. No i minus 1 razy minus 4 to będzie po prostu 4. Czyli już wiesz, że masz prostą o równaniu y równa się 4x plus b, czyli możesz wyrzucić odpowiedź b i odpowiedź a, yy, bo ty chcesz mieć 4x i jeszcze jakiś wyraz wolny, czyli 1 czwarta x minus 1 czwarta x zupełnie odpada. No i teraz można się zająć tym, yy, tą drugą informacją, czyli że ta prosta przechodzi przez punkt a o współrzędnych minus 2,4. Nasza prosta ma już równanie 4x plus b i teraz jeżeli przechodzi przez jakiś punkt obojętnie, czy to jest prosta, czy to jest wykres jakiejś funkcji kwadratowej, czy jakiejś funkcji, której w ogóle nie znasz, jeżeli do jakiegoś wykresu należy pewien punkt, to ty współrzędne tego punktu w miejsce x i w miejsce y podstawiasz do wzoru tej funkcji, którą masz podaną. Czyli w miejsce x wstawiam minus dwójkę, mam 4 razy minus 2 plus b, i w miejsce y wstawiam czwórkę i z tego wyznaczę sobie b. Czyli 4 równa się minus 8 plus b, a więc b to będzie 4 i jeszcze plus 8, a więc b to będzie 12 plus 12. Nie pomyl znaków, uważaj tutaj, zwłaszcza jak widzisz takie podobne odpowiedzi, że masz minus 12 plus 12, to skup się tutaj na tej części żeby po prostu nie pomylić znaków, bardzo łatwo nam będzie te znaki tutaj jakoś odwrócić. Jeżeli źle popatrzysz ze złej strony sobie to przełożysz, zapomnisz o jakiejś zmianie znaku, i potem odpowiedź będzie źle, mimo już wiedziałeś w ogóle, co robisz. Tutaj B jest na pewno dodatnie, B, jeżeli zostawię tu po prawej stronie, to mam 4 plus 8, czyli 12 równa się B, czyli mamy odpowiedź D. Zadanie 20. Dany jest okrąg o środku w punkcie S23 i promieniu R równym 5, który z podanych punktów leży na tym okręgu. Mamy cztery propozycje punktów, i podejrzewam, że część osób e, narysuje sobie ten okrąg w układzie współrzędnych, zaznaczy sobie te punkty ABCD i zobaczy, który pasuje, który nie. E, czasami się. Tak trafi zadanie, a tak będą ułożone te punkty i te wszystkie dane tutaj, że faktycznie będzie można na podstawie takiego byle jakiego rysunku e, zaznaczyć już odpowiedź, bo nie będzie wątpliwości, jedne punkty będą leżeć daleko, jedne będą leżeć wewnątrz okręgu, a któryś punkt będzie leżał na okręgu. Ale na pewno zdarzy się też czasami zadanie, gdzie jednak będą wątpliwości, bo na przykład dwa punkty będą tak jakoś blisko tego okręgu i nie będzie wiadomo o co chodzi albo po prostu się będzie bardzo łatwo pomylić. Ja generalnie zawsze sugeruję, żeby jednak przeliczać takie zadania, bo pamiętaj, że rysunek, który robisz, zwłaszcza w stresie na egzaminie, jest rysunkiem niedokładnym. Nawet jeśli robisz cyrklem, on ci może trochę zjechać, trochę ci się to kółko rozjedzie i będzie niedokładnie okręgiem, tylko jakimś Jajem albo ślimakiem i nie zauważysz, że coś jest nie tak. Więc lepiej to obliczać, bo obliczenia to są zawsze takie twarde dowody na to, co po prostu zaznaczymy. Jeżeli chcesz, narysuj to sobie i zobacz, co wyjdzie. Może akurat, tak jak mówię, trafi się, że będzie pięknie wszystko wychodziło i od razu będzie widać odpowiedź, ale pokażę Ci metodę, jak to zrobić prawidłowo, niezależnie od tego, jaki jest środek, jaki jest promień, gdzie są te punkty i czy masz wątpliwości, czy nie. Bo czasami punkt może leżeć jakieś dziesiąte części milimetra poza okręgiem i na twoim zwykłym rysunku odręcznym tego po prostu nie zauważysz. Więc jak to zrobić? Ja zrobię taki rysunek byle jaki, taki tylko poglądowy, żeby zobaczyć co się dzieje. Mamy okrąg o środku w punkcie S i mamy cztery punkty i szukamy takiego punktu, który będzie leżał na okręgu. Załóżmy, że to będzie punkt A, niech on leży na okręgu, promień jest równy 5 i teraz jeżeli punkt ma leżeć dokładnie na okręgu, to znaczy, że odległość od punktu A do punktu S jest równa dokładnie promieniowi, czyli ta odległość od A do S ma być równa dokładnie 5 w tym zadaniu. No i w tablicach mamy wzór na y, długość odcinka, bo odległość od punktu do punktu to jest po prostu długość odcinka. tak? Mamy taki wzorek, no i skoro mamy podane współrzędne punktu S, mamy podane współrzędne czterech punktów, no to po prostu liczmy po kolei, sprawdźmy, kiedy odległość od punktu podanego w odpowiedzi do punktu S będzie równa dokładnie 5. No to liczymy, odległość od A do S, czyli długość odcinka AS. Według tego wzoru to będzie co? Współrzędna xowa z jednego punktu, odjąć współrzędna xowa z drugiego punktu, podniesione do kwadratu, a więc u nas to będzie 2, odjąć minus 1, uwaga, nie pomyl znaków, to podniesione do kwadratu. Plus i to samo z y. -kowymi. Y z jednego punktu minus, y z drugiego punktu to podniesiono do kwadratu, czyli 3 odjąć 7 do kwadratu. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności ty sobie to odejmujesz, ponieważ masz to podniesione do kwadratu, więc czy zrobisz w tą, czy w tą stronę, to ten kwadrat i tak zniweluje nam tą różnicę, bo różnica będzie tylko w tym, że dostaniesz liczbę z plusem albo liczbę z minusem. Więc weź sobie tak, jak ci jest wygodniej, w którą stronę ci wygodniej odejmować. I podnieść po prostu do potęgi drugiej. Możesz nawet współrzędne x zrobić w takiej kolejności, a y w odwrotnej. To nie ma znaczenia. Chodzi o to, żebyś po prostu odjął x od x i y od y i nie pomylił przy tym znaków. No więc tutaj co będzie? 2, odjąć minus 1, czyli dodać 1, a więc to będzie łącznie 3 do kwadratu. Dodać, a tu mamy minus 4 do kwadratu, 3 kwadrat to 9, minus 4 kwadrat to 16, łącznie mamy 25. I pierwiastek z 25 to 5, więc tak się trafiło, że mamy akurat w, pierwszym, w pierwszej próbie gotową odpowiedź, czyli odległość od punktu A do punktu S jest równa 5, a więc punkt A na pewno leży na okręgu. Możesz sobie też dla przećwiczenia sprawdzić te kolejne odległości, punktu B C D od punktu S. I na pewno nie wyjdzie tam 5. Może wyjdzie na przykład pierwiastek z 26, co nie jest oczywiście równe 5. Ale gdybyś to narysował w układzie współrzędnych, to różnica byłaby minimalna i mógłbyś się delikatnie pomylić. Natomiast tutaj wszystko widać na pewno będzie to odpowiedź A. Zadanie 21. Pole powierzchni całkowitej grania stosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy i jest równe 140. Zatem krawędź podstawy tego grania stosłupa jest równa. Pierwiastek z 10, trzy pierwiastki z 10, pierwiastek z 42.

Granie stosu prawidłowy czworokątny. Granie stosu, więc pewien słupek, kanciasty, prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie ma oczywiście czworokątny, no i w dodatku, ponieważ jest prawidłowy, to po, po pierwsze w podstawie ma czworokąt foremny, a więc kwadrat, a po drugie jest granie stosu prostym, czyli w żaden sposób nie jest pod jakimś kątem nachylony, tylko jest takim po prostu pionowym słupkiem. Tak, czyli no, myślę, że w miarę wiemy jak to narysować. Taki granie stosu w podstawie mamy kwadrat, idziemy tutaj pionowo, wszystkie ściany boczne są prostokątami. I mamy tu informację, że wysokość jest trzy razy dłuższa od krawędzi podstawy, czyli oznaczmy sobie krawędź podstawy jako A i wysokość będzie jako 3A. W tablicach znajdziemy tutaj taki fragment ze wzorkami, tutaj mamy prostopadłościan, akurat to jest pewien szczególny przypadek prostopadłościanu, no tak, bo prostopadłościan zakłada, że masz trzy krawędzie, które mogą być różnej długości, a, B, C. U nas jest w podstawie kwadrat, więc mamy dwie te same krawędzie i potem jeszcze wysokość jest trzecia jako inna. I tutaj masz właśnie wzorek na pole powierzchni całkowitej, bo mamy napisane w zadaniu, że pole powierzchni całkowitej jest równe 140, więc z tej informacji musimy skorzystać. No i popatrz, co tu się dzieje. Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu to jest 2 razy AB plus BC plus AC. Skąd to się wzięło? No pola powierzchni całkowitej to jest tak, byś chciał to wszystko okleić papierem, na przykład takim ozdobnym, takie pudełko, żeby było ładne, kolorowe, więc po prostu musisz nakleić ten papier na każdą ścianę. Więc liczysz, jakie są powierzchnie tych poszczególnych ścian i potem będziesz tak se kleił po kolei na każdą. No więc masz dwie ściany o polu A razy B, no bo to są przecież wszystko prostokąty, czyli masz dwie ściany, jedną tutaj na dole ABCD i drugą u góry EFGH. Potem masz dwie ściany o polu B razy C. Tutaj masz te dwie krawędzie, czyli to B, C, G, F i ADHE. To są dwie ściany powierzchni BC. No i jeszcze masz dwie ściany o powierzchni AC. Tutaj A, B, F, E i tu z tyłu DCGH. Czyli generalnie po prostu sumujesz pola wszystkich ścian. No, i tutaj na to pole powierzchni całkowitej złożą się dwie ściany o krawędziach A i A, a więc dwa razy A kwadrat, dwa razy pole takiej ściany, tu na dole i tu u góry. No i dookoła masz cztery takie same ściany, bo masz e, cztery ściany o wymiarach 3A na A. Tutaj masz e, tą zmianę, że masz e, ścianę o wymiarach A na C i potem o wymiarach B na C. Natomiast tu masz za każdym razem to samo: A na 3A a więc masz 4 razy a razy 3a, czyli 4 razy 3a kwadrat. No więc masz w takim razie 2a kwadrat i jeszcze 12a kwadrat i to wszystko jest równe 140, czyli 14a kwadrat jest równe 140, a więc a kwadrat jest równe 10. No i pierwiastkujemy, wiemy, że tutaj nie ma tej opcji plus i minus pierwiastek z 10, bo minus to nie pasuje nam, bo a to jest długość krawędzi, więc nie może być ujemna, czyli a jest równe pierwiastek z 10. Pytają nas o krawędź podstawy tego grania stosłupa, więc zaznaczamy faktycznie Pierwiastek z 10, czyli odpowiedź A. Pamiętaj, żeby zawsze dokładnie doczytać, bo równie dobrze mogli zapytać o wysokość tego grania stosunku, i wtedy musiałbyś zaznaczyć 3 A, czyli 3 pierwiastki z 10, Lubią robić takie, takie chochliki, więc zawsze pamiętaj, zanim zaznaczysz odpowiedź, doczytaj dokładnie, o co pytają, bo czasami masz już gotowe, trzeba jeszcze tylko na przykład właśnie pomnożyć przez trzy i to dopiero będzie odpowiedź. Pamiętaj, żeby się skupić na tym, co jest na pewno w treści zadania. Zadanie 22. Promień AS podstawy walca jest równy wysokości OS tego walca. Sinus kąta OAS, zobacz rysunek, jest równy. Pierwiastek z 3 przez 2, pierwiastek z 2 przez 2, 1, 2, 1. Mamy rysuneczek, wszystko widać na tym rysunku. Mamy nawet ten kąt zaznaczony i mamy napisane, że promień podstawy AS jest równy wysokości tego walca, czyli jak sobie tu promień oznaczymy przez R, to możemy tutaj w górę zaznaczyć również R. Możesz napisać H, ale to no generalnie jest napisane, że to jest równe, więc zaznacz sobie tą samą literką, żeby nie wprowadzać dodatkowych, bo to potem jest mylące. Im mniej literek, tym lepiej. Obojętnie, czy zadanie dotyczy geometrii, algebry, stereometrii, nie ma znaczenia, im mniej literek, tym lepiej, tym łatwiej. Więc przerysujmy sobie to teraz na płasko. Masz trójkąt yy, w takim razie ten ASO, który jest trójkątem równoramiennym, no bo masz tutaj R i tutaj R i jest również trójkątem prostokątnym. No bo przecież wysokość walca pada pod kątem prostym na płaszczyznę podstawy, a więc będzie prosto padła do dowolnego odcinka zawartego w tej podstawie. Czyli jak tutaj masz OS jako wysokość. I odcinek zawarty w podstawie SA, to tu masz na pewno między tym kąt prosty. Czyli możemy sobie to tak tutaj przerysować. Mamy AS jako odcinek w podstawie, mamy SO jako wysokość, pomiędzy nimi tu jest kąt prosty i tutaj przy wierzchołku A jest zaznaczony ten kąt, o który pytają. Pytają nas o sinus tego kąta. No to co tu wiemy? Wiemy, że tu jest ta sama długość jak tu, oznaczamy to R. Czyli mamy tu trójkąt prostokątny, równoramienny, a więc tutaj mamy po 45 stopni. Tak, no 180 minus 90 to jest 90 i podziel porówno na dwa kąty, to będzie po 45 stopni. Czyli ten kąt w szczególności, ten nam niepotrzebny, ale ten ma na pewno 45 stopni, a więc pytają o sinus tego kąta OAS, a więc o sinus 45 stopni. Sprawdzasz sobie w tablicach sinus. Dla 45 stopni przyjmuje wartość pierwiastek z 2 przez 2, a więc mamy w tym zadaniu odpowiedź B. Zadanie 23. Dany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa i mamy cztery propozycje. No to rysujemy sobie stożek. Wysokość jest równa 4, średnica podstawy jest 12. A więc zapiszmy sobie te dane. H równe 4. 2R jest równe 12. Średnica. Pamiętaj nie R, tylko 2R. Podejrzewam, że gdybyś zamiast R wstawił 12, to pewnie też taka odpowiedź będzie. Pamiętaj, 2R jest 12, czyli R jest równe po prostu 6. Sprawdzamy wzór na objętość. stożka. jeśli nie pamiętamy, objętość to będzie 1 trzecia pi R kwadrat razy H, czyli po prostu 1 trzecia. Pi R kwadrat to jest inaczej pole podstawy, bo w podstawie mamy koło, to jest wzór właśnie na pole koła, czyli 1 trzecia razy pole podstawy i razy wysokość. No to mamy wszystko, mamy R, mamy H, więc możemy od razu podstawiać, czyli objętość to będzie 1 trzecia razy pi razy R kwadrat, czyli 6 kwadrat i razy H, czyli razy 4. Po prostu przeliczamy, tu mamy 36, skróci nam się z trójką, czyli mamy 12, no i wychodzi 48 pi, czyli odpowiedź D zadanie 24. Średnia arytmetyczna ośmiu liczb 3 5 7 9 x 15 17 19 jest równa 11. Wtedy x jest równy 1 2 11 lub 13. Możesz oczywiście podstawiać sobie zamiast x i liczyć tą średnią, ale możesz też po prostu to rozpisać generalnie w zadaniu zamkniętym nie ma znaczenia jak to robisz, bylebyś zaznaczył dobrą odpowiedź. W zadaniu otwartym no, nie masz propozycji przede wszystkim, więc nie miałbyś jakby co podstawiać, żeby spróbować, co ci wyjdzie. Więc zróbmy to tak, jakby to było zadanie otwarte, jakbyśmy nie wiedzieli, co może ewentualnie wyjść i nie wiedzieli, co można tutaj podstawić. Średnia arytmetyczna każdy mniej więcej intuicyjnie wie, jak to liczyć, czyli dodajesz wszystkie te elementy i dzielisz przez ilość tych elementów. Dodajesz tak, jak leci. Obojętnie co tutaj masz. Jeżeli są liczby, to fajnie, bo da się je po prostu faktycznie dodać. Jeżeli zostają Ci jakieś zmienne, to po prostu je napisz i zobaczysz, co potem z tym faktycznie zrobisz. Czyli liczymy średnią arytmetyczną, a więc dodajemy wszystko to, co tu jest, i dzielimy przez. 8, 8 jest liczb, zawsze sprawdź, czy na pewno zadanie jest dobrze sformułowane. Tutaj masz napisane 8, tu faktycznie jest 8 sztuk liczb, czyli dodajesz, dzielisz przez 8, bo tyle masz tych elementów tutaj. No i wiesz, że ta średnia wychodzi 11, czyli że jakbyś wykonał to działanie, znając wszystkie elementy łącznie z tym, to wynik. Tego całego ułamka wyszedłby 11, a więc piszesz że tu równa się 11 i masz proste równanie z x, trzeba to tylko rozplątać. Więc możemy się tu pozbyć tego mianownika mnożąc przez 8. No a tu oczywiście możemy sobie pododawać te 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19. Wpisz w kalkulator, wyjdzie ci łącznie 75. Plus x, bo tego się nie da dodać. No a tu mamy 11 razy 8, czyli 88. Czyli 75 na drugą stronę. Mamy x równe 88 minus 75, a więc x równe 13. No i tak gdybyś sobie próbował podstawiał po kolei, no to jakbyś zaczął tak po prostu ABCD, no to dopiero za czwartym razem byś trafił, a jeszcze byś się trzy razy na tym kalkulatorze pomylił, więc zajęło by na pewno dużo dłużej niż robienie tak faktycznie, jak myślę autor zadania miał na myśli. Zadanie 25. Ze zbioru 24 kolejnych liczb naturalnych od 1 do 24 losujemy jedną liczbę. Niech a oznacza zdarzenie, że wylosowana liczba będzie dzielnikiem liczby 24. Wtedy prawdopodobieństwo zdarzenia a jest równe: 1 czwarta, 1 trzecia, 1 ósma, 1 szósta. Prawdopodobieństwo, czyli zawsze zaczynamy od mocy zbioru omega. Mamy do dyspozycji 24 różne liczby naturalne, kolejne liczby naturalne, a więc 24 różne liczby naturalne i losujemy jedną, a więc mamy do wyboru po prostu 24 opcje. Wylosujemy po prostu jedną z tych liczb, czyli na 24 sposoby możemy to zrobić. I teraz A oznacza zdarzenie, że wylosujemy liczbę, która jest dzielnikiem liczby 24, a więc wypiszmy sobie te wszystkie dzielniki i sprawdźmy po prostu, ile ich jest. I na wypisywanie wszystkich dzielników dowolnie dużej liczby jest bardzo prosty sposób, który pozwoli ci to zrobić w miarę szybko, bez wpisywania nie wiadomo ilu liczb w kalkulator i sprawdzania, czy to się przez coś dzieli. No to jak to teraz zrobić? Sprawdzasz po kolei, po prostu od jedynki kolejne liczby, czy są dzielnikami tej liczby 24. Jeden jest dzielnikiem każdej liczby naturalnej, więc na pewno jest. I do niej, do pary będzie liczba 24, dlatego że 1 razy 24 jest równe 24. No to za jedynką kolejną liczbą jest 2, i 2 oczywiście też jest dzielnikiem 24. No i 24 na 2 to jest 12, więc 12 też jest dzielnikiem liczby 24. I teraz y, upraszczasz sobie tym sposobem bardzo sprawę, dlatego że y, jakby wypisując kolejno, od tych najmniejszych i dopisując do nich od razu pary, masz pewność, że pomiędzy tą liczbą a tą liczbą nie ma już żadnych dzielników liczby 24, więc nie musisz się zastanawiać, dzielić, dopisywać kolejno tych liczb w kalkulatorze. Po prostu największym dzielnikiem 24 jest 24, a kolejnym, mniejszym od 24, będzie dopiero 12. No to jedziemy dalej. Od tych najmniejszych. 1, 2, czy 3, 3 jest dzielnikiem 24? Jest. 24 dzielone na 3 daje nam. 8. Kolejne 4 jest dzielnikiem? Jest bo 24 na 4 daje nam 6. No i kolejne byłoby 5, ale 24 się na 5 nie dzieli. No i dalej już nie ma co, bo za piątką już masz szóstkę, a szóstka już tu jest wypisana. Więc już więcej nie ma tych dzielników, więc w czterech krokach znaleźliśmy absolutnie wszystkie dzielniki liczby 24. I każda liczba ma swoją parę. Poza sytuacjami, kiedy na przykład miałbyś załóżmy wypisywać dzielniki liczby 36, no to na przykład, trafiając na szóstkę, powiedziałbyś, że szóstka jest w parze z samą sobą, tak? No bo 6 razy 6 jest 36, czyli jakby nie wypiszesz dwóch osobnych liczb, tak jak tutaj wypisałeś na przykład 3 i 8 w parze, to nie wypiszesz 6 i 6 w parze, no bo to jest to samo, wypiszesz po prostu. 6. Czyli w przypadku niektórych liczb zdarza się, że tam, jakby tak idealnie w środku tych dzielników, trafia nam się dzielnik taki, który jest sam ze sobą w parze. A poza tym wszystkie mają swoją parę, i dzięki temu bardzo szybko. Możesz wypisać wszystkie dzielniki dowolnie dużej liczby. 24 to filozofia jakiejś specjalnej nie ma, ale jakbyś miał jakąś liczbę, nie wiem, 584 <laughs> szukać jej dzielników, no to byłoby to trochę trudniejsze i trochę więcej czasu by zajęło, a dzięki tej metodzie znacznie sobie ten czas skrócisz. No to liczymy, ile ich jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, 8, tak? Czyli moc zbioru A jest równa osiem. Tyle mamy elementów, które pasują do tego polecenia. No to prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zbioru A przez moc zbioru omega, a więc 8 przez 24. Skracamy przez 8 i dostajemy 1 trzecią, a więc odpowiedź B. Zadanie 26, przechodzimy w ten sposób do zadań otwartych. Zadanie za dwa punkty, i tak dosyć tradycyjnie, m, pierwsze zadanie otwarte to zazwyczaj równanie albo nierówność. I zazwyczaj jest to równanie lub nierówność kwadratowa. Tutaj właśnie mamy nierówność kwadratową. Rozwiąż nierówność po prostu, czyli mamy sobie jakoś z tym poradzić. Przy rozwiązywaniu nierówności kwadratowej, po pierwsze porządkujemy całą nierówność tak, żeby po prawej stronie było tylko i wyłącznie 0. Tutaj już to jest zrobione, nie ma żadnych dodatkowych działań. Porządkujemy tak, żeby mieć tą postać taką ogólną po lewej stronie i po prawej stronie 0. To już jest tutaj zrobione. Po drugie, Szukamy miejsc zerowych tego wyrażenia tutaj po lewej stronie, i możesz to zrobić na różne sposoby. Możesz sobie tu policzyć deltą. Ale możesz też tutaj zauważyć, że masz tutaj dwa elementy i oba zawierają zmienną X, a więc możesz tego X wyciągnąć przed nawias. Co więcej, tu nawet 8x możesz wyciągnąć przed nawias, i masz 8x wtedy tutaj dostaniesz X i minus 72x dzielone na 8x, to tu będzie minus 9. Co nam to daje? Mamy tutaj postać iloczynową, a z postaci iloczynowej widać od razu miejsca zerowe. Czyli jakby pierwszy etap to jest rozwiązywanie tego, tak jakby to było po prostu równanie bo chcesz znaleźć miejsce zerowe, czyli rozwiązujesz to, jakby to było 8x razy x minus 9 równa się 0, a więc możesz to rozbić na dwie części, że ten y, iloczyn będzie zerem albo wtedy, kiedy ten 8x będzie zerem, albo wtedy, kiedy x minus 9 będzie zerem, czyli kiedy x będzie zerem lub kiedy x będzie 9. No i masz miejsca zerowe, z delty wyszłoby dokładnie to samo. Czyli zaznaczamy teraz te miejsca na osi. To był pierwszy etap, znalezienie miejsc zerowych tego tutaj wyrażenia. Zaznaczamy oba te miejsca zerowe na osi i zaznaczamy, jak mniej więcej przebiega wykres tutaj tego wyrażenia. Przy x kwadrat mamy liczbę dodatnią, a więc ramiona będą skierowane w górę. No i patrzymy tylko, którą część mamy zaznaczyć. Mniejsze lub równe 0, a więc pod osią lub na osi, to co na osi też się liczy, czyli pod osią lub na osi to będzie tutaj ten fragment łącznie z tymi punktami tutaj granicznymi. Czyli odpowiedź w tym zadaniu to będzie x należy do przedziału obustronnie domkniętego od 0 do 9. Proste zadanie, za dwa punkty bardzo klasyczne. Mam nadzieję, że każdy maturzysta umie to rozwiązać. Zadanie 27, również za dwa punkty. Wykaż, że liczba 4 do potęgi 2017 plus 4 do 2018 plus 4 do 2019 plus 4 do 2020 jest podzielna przez 17 zadanie, w którym oczywiście nie ma absolutnie najmniejszych szans na to, żeby przeliczyć, jaka ta liczba jest dokładnie, bo to są potęgi bardzo duże. Jeśli widzisz potęgę gdzieś w okolicach rocznika bieżącego, potęgę, czy jakikolwiek współczynnik w, w zadaniu, w jakimś wykazywaniu i tak dalej, jakikolwiek właśnie współczynnik, liczba w okolicach rocznika bieżącego, to znaczy, że jest inny sposób niż liczenie tego po prostu tak na piechotę. Tu się oczywiście tego nie da nawet tak policzyć, więc co my z tym możemy zrobić. Skorzystać z jakiejś własności potęg. Tyle, że tutaj mamy dodawanie różnych potęg o tych samych podstawach, ale o różnych wykładnikach, a we wzorach mamy tylko jakieś wzorki na mnożenie. Tych potęg albo dzielenie, tak? Nie ma nigdy dodawania, odejmowania potęg. Więc co ty z tym możesz zrobić? W takiej sytuacji, jeżeli masz dodawanie i jest ten, ta sama podstawa i różne wykładniki, to możesz doprowadzić do takiej postaci, żeby wyciągnąć coś przed nawias. Czyli najpierw zajmiemy się tym, żeby rozłożyć to na jakieś podobne elementy, yy, z których wyciągniemy coś przed nawias. Czyli bierzesz najmniejszy wykładnik i wszystkie te większe rozkładasz na sumę ten właśnie plus tyle ile potrzeba, czyli tu 2017 zostanie, zamiast 2018 napiszesz 17 plus 1, potem tutaj napiszesz 17 plus 2 i tutaj 17 plus 3. I teraz masz tutaj dodawanie w tych wykładnikach i jak masz dodawanie w wykładnikach, to możesz to rozłożyć na mnożenie osobno jednego składnika dodawania i osobno drugiego składnika dodawania. Czyli te 4 do 2017 zostanie, a tu będzie 4 do 2017 razy 4 do pierwszej, tu będzie razy 4 do drugiej, i tu będzie razy 4 do trzeciej. No i teraz otrzymujesz takie wyrażenie, z którego już możesz wyciągnąć coś przed nawias, bo masz sumę jakichś dziwnych liczb, ale w każdym elemencie tutaj występuje ten sam czynnik 4 do 2017. I to właśnie możesz wyciągnąć przed nawias. Czyli mamy z tego pierwszego składnika 4 do 2017 razy 1 oczywiście. To jest 4 do 2017 razy 4 do pierwszej, tu razy 4 do drugiej i tu razy 4 do trzeciej. Czyli wszystkie te elementy tutaj w domyśle razy 1. Potem to, to. I to lądują tutaj w tym nawiasie. Przed nawiasem jest ten wspólny czynnik. No i teraz w nawiasie otrzymałeś coś, co już da się policzyć. To już są normalne liczby, które możesz nawet w pamięci jakoś tam sobie przeliczyć. Tego nie ruszasz. To jest absolutnie nie do policzenia. Czyli to zostawiasz, a tu mamy 1 plus 4 plus 16 plus 64. Czyli to ze sobą teraz dodajesz. Mamy 20, 84 i jeszcze 1, czyli 85. Czyli dostajemy 4 do 2017 razy 85. I teraz wracamy do treści zadania. Wykaż, że liczba jest podzielna przez 17. Jak jest podzielna przez 17, to znaczy, że ty możesz ją rozłożyć na iloczyn liczba naturalna razy 17. No na razie rozłożyliśmy na iloczyn 4 do 2017, która jest oczywiście liczbą naturalną. Razy 85. No i teraz no, jedyna nadzieja w tym 85, tak? Sprawdź sobie na kalkulatorze 85 dzielone na 17, no i wyjdzie ci, że jest to 5. Czyli zamiast 85 napisz 5 razy 17, żeby konkretnie wskazać tą 17. I w takim zapisie masz już dowód na to, że ta liczba tutaj jest podzielna przez 17. Po prostu tą liczbę zapisałeś jako iloczyn coś co jest na pewno liczbą naturalną, bo tutaj masz naturalną potęgę liczby 4, czyli wynik tego będzie jakąś ogromną liczbą naturalną, ale nadal naturalną, razy 5, czyli nadal zostajemy w liczbach naturalnych i razy 17, czyli po prostu rozłożyłeś to na iloczyn 17 razy coś i to jest dowód, że ta liczba tutaj jest podzielna przez 17. Zadanie 28 za dwa punkty. Dane są dwa okręgi o środkach w punktach P i R styczne zewnętrznie w punkcie C. Prosta AB jest styczna do obu okręgów odpowiednio w punktach A i B oraz miara kąta APC jest równa alfa i miara kąta ABC jest równa beta. Zobacz rysunek. Wykaż, że alfa jest równe 180 stopni minus 2 beta. Zadanie. Y z geometrii konkretnie dowód y, za dwa punkty. Jeżeli jest za dwa punkty, to znaczy, że y, nie ma tutaj jakoś ekstra dużo roboty. Będziesz miał jeden punkt za jakiś postęp w zadaniu i drugi punkt za dokończenie faktycznie dowodu. Nie bój się tych dowodów z geometrii, bo y, czasami zaczniesz cokolwiek rozpisywać, znajdziesz jakiekolwiek własności. I już co, coś tam samo poleci, może rozwiążesz faktycznie do końca. Sytuacja taka specyficzna, masz dwa okręgi, i tutaj styczną do obu tych okręgów. I co jest bardzo ważne, jeżeli masz styczną do okręgów, to ta styczna jest prostopadła do promienia poprowadzonego do tego punktu styczności, czyli tutaj PA. Jest prostopadłe do tej stycznej i RB też jest prostopadłe do tej stycznej. Tak jest zawsze, niezależnie od rysunku, od zadania, promień poprowadzony do punktu styczności jest zawsze prostopadły do stycznej. E, czyli mamy e, tutaj dwa odcinki PA i RB, które są prostopadłe do jednej wspólnej prostej, a więc można wywnioskować, że te dwa odcinki są do siebie w takim razie równoległe. No one są prostopadłe do. Tej samej prostej, więc tutaj musi między nimi zachodzić właśnie równoległość. I teraz, co to jest za sytuacja? Zawsze, jak masz te dwa okręgi i one są tutaj właśnie ze sobą styczne, i są styczne do tej prostej, to zawsze, zawsze szukaj tutaj trapezu. Ten trapez jest położony, jakby na boku. Masz tutaj właśnie dwa odcinki równoległe do siebie, i te czerwone odcinki to będą podstawy tego trapezu. Jest to trapez prostokątny. I jest po prostu położony na tym ramieniu prostopadłym do podstaw. Czyli możesz sobie obrócić ten rysunek trochę. Jak masz przed sobą kartkę z tym zadaniem, to możesz sobie obrócić tą kartkę, żeby lepiej widzieć ten trapez. Masz tu trapez o podstawach PA-RB, kącie prostym przy wierzchołku A. I co nam to daje? Mamy coś o kątach, więc wykorzystaj jakieś własności kątów w trapezie. Wiesz, że jest to trapez prostokątny, więc skoro tu jest kąt prosty, no to tu też jest kąt prosty, to również wynika z tego, że tu masz kąty przyległe i jakby cała, cała tutaj ta grupa musi dawać razem 180, więc tu jakby nic nowego nie wnieśliśmy. Natomiast ten kąt tutaj jesteśmy w stanie przeliczyć, no bo suma dwóch y, kątów przy, leżących przy jednym ramieniu trapezu musi być równa 180, więc ten kąt tutaj będzie miał w takim razie 180 minus alfa. Operujemy tylko literkami, żadnych konkretnych liczb, więc tu wpiszemy 180 minus alfa, bierze się to z własności trapezu. No i już jesteśmy trochę bliżej tego kąta beta, bo mamy udowodnić, że alfa i beta mają jakąś tam zależność między sobą, więc już się tu zbliżamy do tego kąta beta, i co teraz możemy jeszcze dalej zauważyć? Zapomnijmy już o trapezie, zostańmy tylko tutaj po tej części rysunku i zobacz tutaj, te dwa odcinki, co, które zaznaczyłam na zielono, to są promienie tego małego okręgu, a skoro to są promienie, to są równej długości oczywiście, więc ten trójkąt BCR jest trójkątem równoramiennym: ramię ma tu i tu. A więc w takim razie te dwa kąty tutaj, ten RCB i ten CBR, tutaj kąt i tutaj kąt, mają tę samą miarę. Więc jak chcesz obliczyć, jaką miarę mają te kąty, no to od 180 odejmujesz miarę tego jednego kąta, który tutaj masz już podany, czyli 180 minus ten tutaj właśnie kąt. No i po odjęciu potem dzielisz to na dwie równe części, żeby rozdzielić się tutaj na te dwa kąty no to wykonajmy to działanie, tutaj opuszczamy nawias. Pamiętaj, że ten kąt tu w całości przy odejmowaniu, wstawię tu z minusem, dlatego, że on się składa właśnie z jakichś z jakich działań, z dwóch elementów i jeżeli jest minus, no to ten minus będzie musiał nam tutaj zmienić znaki, więc pamiętaj o tych nawiasach. Tu mamy w takim razie 180 minus 180, więc to nam się skraca, zostaje nam alfa dzielone na dwa, a więc alfa drugich. Można tak napisać, czyli tu możemy sobie wstawić alfa drugi i popatrz, że już jesteś całkiem przy tym kącie beta. Tutaj możemy powiedzieć, że całe to ma 180, czyli po prostu te dwa kąty łącznie muszą mieć 90. Wynika to albo właśnie z tych kątów przyległych, albo z własności trapezu, że skoro tu jest 90, to tu też jest 90. Czyli możesz napisać taką zależność, że beta dodać alfa przez 2 równa się razem 90, no i teraz już to trzeba tylko rozplątać. Chcesz wykazać, że alfa równa się coś tam, więc teraz to doprowadzi do postaci alfa równa się. Najpierw pozbędę się tego y, mianownika tutaj, czyli pomnożę przez 2, więc będzie 2 beta plus alfa równa się 180. No i chcę mieć alfa równa się, więc 2 beta na drugą stronę i mam faktycznie 180 minus 2 beta, czyli wykazane to, co tutaj jest w tej tezie. Widzisz, że nie jest to nic jakoś ekstra trudnego, tylko trzeba pewne rzeczy zauważyć, wpaść na nie. Trzeba znać te własności, że tu możesz sobie postawić kąt prosty. Trzeba wpaść na to, że to jest taki położony na boku trapez, jakie masz własności trapezu. Tu potem już idziesz tak naprawdę z własności, które znasz z podstawówki, tylko że jakby problem polega na tym, że nie masz tu konkretnych liczb, tylko pracujesz na literkach alfa, beta i różnych działaniach na nich. Zadanie 29 za 4 punkty, czyli już troszkę więcej roboty. E, funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorem f od x równa ax kwadrat plus bx plus c. Największa wartość funkcji f jest równa 6 oraz f od minus 6 równe f od 0 równa 3. Drugie. Oblicz wartość współczynnika a. E, każde zadanie z funkcji kwadratowej, czy nawet z funkcji liniowej. E, w którym masz coś obliczyć, coś wskazać, jakieś takie niestandardowe rzeczy, bo jak tam ci każą policzyć na przykład miejsca zerowe wierzchołek, a masz konkretnie podaną funkcję, to wiadomo, jak to zrobić. Natomiast wszystkie inne własności, czy jakieś niestandardowe rzeczy, czy właśnie tutaj masz podane jakieś własności, a nie masz wzoru i masz coś z tego odczytać, zacznij robić tak, że nie wypisujesz, nie wiadomo jakich równań, z których tak naprawdę no, nic nie widzisz, tylko spróbuj sobie najpierw narysować te wszystkie informacje, które tu masz w układzie współrzędnych, tylko na podstawie tego polecenia. To, co masz w poleceniu, przenieś sobie na układ współrzędnych, nic dodatkowo nie obliczaj, a potem się zastanów, co właśnie możesz z tego wyciągnąć, co dalej z tym zrobić. Ja, czyli rysuję układ współrzędnych i zacznę od tej informacji takiej konkretnej, że f od minus 6 równe f od 0 równe 32. Co to oznacza? Że dla x równego minus 6 zaznaczę Punkt na wysokości 3, 2 i dla x równego 0, też zaznaczę punkt na wysokości 3, 2, tak? Tutaj masz x, a tutaj porówna się masz twojego y, czyli zaznaczasz punktów współrzędnych minus -6, 3, 2 i kolejny punkt o współrzędnych -0, 3, 2. Tu jest znowu x i tu jest y. Nie, czyli mam takie dwa punkty i wiem, że one należą do wykresu funkcji. Dalej masz też informację, że największa wartość funkcji jest równa 6. No to zaznaczam sobie na wysokości szóstki taką linię przerywaną, żebym wiedziała, że jakby to jest taka granica, prawda? To nie jest żaden element wykresu, ta linia przerywana oczywiście, ale to jest tylko dla mnie informacja z tego, co było w zadaniu. Jak mogę to teraz wykorzystać? Tutaj ta, ta linia właśnie zielona, przerywana, to jest wartość największa tej funkcji gdzieś, czyli tutaj tylko dotąd dochodzi ten wykres. No skoro... Tu masz mieć wartość największą, to znaczy, że powyżej nie będziesz, czyli tutaj wykresu już na pewno nie ma. Wykres znajduje się w całości tutaj pod spodem. I jak możesz tak mniej więcej na oko teraz narysować ten wykres, bo tu już więcej informacji nie masz? Masz obliczyć wartość współczynnika A. Masz podane te dwa punkty i więcej informacji nie masz tutaj, masz sięgnąć najwyżej. No, jak ten wykres narysować? No, mniej więcej tak. Tutaj będzie w takim razie wierzchołek tego wykresu, wierzchołek tej paraboli, no i przechodzisz tutaj przez te dwa czerwone punkty. E, czyli tu możemy sobie zaznaczyć wierzchołek. Właśnie wierzchołek zazwyczaj oznaczamy jako PQ. Takie e, oznaczenia znajdziesz w tablicach. E, co możesz z tego wyczytać? Że. Q jest równe 6, bo Q to jest ta wartość właśnie, która jest osiągana. To jest ten Y, czyli Q rzutujesz jakby na oś Y, czyli Q jest równe 6, natomiast P jest tu gdzieś na osi X. I teraz, co możesz dalej w takim razie teraz z tego obliczyć? Tak bez jakichś większych cudów, bez jakichś dziwnych równań, z których nie wiadomo, co wynika. Popatrz, wykres funkcji kwadratowej jest symetryczny tutaj względem właśnie takiej prostej przechodzącej przez wierzchołek. Gdybym tą prostą przerywaną tutaj rozciągnęła, to to będzie oś symetrii tego wykresu. I z wierzchołka zeszłam o tyle samo w lewo, żeby dojść do tej czerwonej kropki, co o, zeszłam w prawo, żeby dojść do tej czerwonej kropki, tak? Jest to po prostu symetryczne. I P możesz obliczyć na różne sposoby, bo tego P tu nie mamy. Mamy Q konkretnie, no bo widzisz, że to jest 6, odczytam nas z wykresu. Natomiast P nie mamy, można by sobie to było policzyć, to już będziemy mieli komplet PQ. Jak to policzyć? P możesz policzyć ze wzoru minus b przez 2a, który jest w tablicach, ale ty nie masz ani a, ani b, ani c, więc nie policzysz tego z tego wzoru. Natomiast zauważ, że P leży właśnie dokładnie po środku pomiędzy poszczególnymi punktami wykresu, leżącymi na tym samym poziomie. Generalnie można powiedzieć, że P to jest średnia arytmetyczna miejsc zerowych. Masz jedno miejsce zerowe tutaj i jedno miejsce zerowe tutaj i P to jest średnia arytmetyczna tych dwóch miejsc zerowych i możesz też korzystać z tego wzoru. Nie ma go w tablicach, ale można z niego skorzystać, jeżeli takie dane masz w zadaniu. Tylko, że tutaj nie masz tych miejsc zerowych, no bo tu nie wiem, źle jest na oko, nigdy nie patrz. To, to jest rysunek, który jest Zrobiony właśnie tak na oko, od ręki, tylko na podstawie trzech punktów, więc on nie będzie dokładny. Czyli nie patrz, ile tutaj jest i nie strzelaj, że no, wstawię sobie tak, to będzie ok. To jest zadanie otwarte, więc to w ogóle nie możesz strzelać. Nawet zadanie zamkniętym byłoby ciężko strzelać, bo wtedy nie wiesz, czy ci po prostu dobrze wyjdzie. Natomiast, jak się przesuniemy trochę wyżej, tutaj na poziom tych czerwonych kropek, no to widzimy, że od P jest taka sama odległość do tej czerwonej kropki, co do tej czerwonej kropki bo własność jest taka, że jeżeli tylko jesteś na tym samym y, na przykład w przypadku miejsca zerowego jesteś na y równym 0, to jest taki szczególny y, leży to na osi x, prawda? y równe 0, to masz właśnie równo oddalone p i od jednego miejsca, gdzie y jest równe 0 i od drugiego miejsca, gdzie y jest równe 0. Ale jeżeli wybierzesz sobie jakiegoś innego y, na przykład 3 drugie, to własność będzie ta sama, czyli... P jest równo oddalony od jednego miejsca, w którym y jest równe 3 drugie, i od drugiego miejsca, w którym y jest równe 3 drugie. p leży po prostu dokładnie po środku. Czyli możesz to P obliczyć również jako średnia arytmetyczna tych dwóch miejsc, tak, tych dwóch X, dla których wartość jest. Dokładnie ta sama, czyli p to będzie średnia arytmetyczna z minus 6 i 0, tak? Z tych dwóch miejsc tutaj, czyli minus 6 na 2, a więc minus 3. No, pasuje mniej więcej tak, tutaj widać. Co nam to teraz daje? Mamy obliczyć wartość współczynnika A, czyli generalnie jakiś współczynnik, który występuje tu we wzorze. Na funkcję kwadratową masz trzy wzory. Masz ten wzór ogólny, który jest tu podany w poleceniu. Masz też wzór w postaci kanonicznej który zawiera p i q. I masz też wzór w postaci iloczynowej, który zawiera x1 i x2. Zauważ, że każda z tych postaci zawiera współczynnik a i on jest wszędzie faktycznie taki sam. Zmienia się tylko ta reszta, czyli albo masz a b i c, albo masz a p i q, albo masz a x1 X2. Musisz mieć jakieś trzy informacje, tak? Czyli w zasadzie nie ma znaczenia, z jakiego my wzoru skorzystamy. Mamy obliczyć wartość współczynnika A. A to, że oni w poleceniu podali e, wzór ogólny, nie ma znaczenia. Wartość współczynnika A. Nam będzie teraz najbardziej pasowało ten wzór w postaci kanonicznej, dlatego, że mamy konkretnie obliczone P i Q. Więc możemy od razu podstawić do tego wzoru i otrzymamy, że F od X równe A, X minus... Minus 3, nie pomyl znaków, x minus minus 3 kwadrat, dodać q, czyli dodać 6. No to teraz sobie to uporządkuj, minus i minus daje nam plus. Możesz to teraz rozpisywać, ale w sumie to nie trzeba. Może zostać w takiej postaci. No ale my mamy obliczyć wartość współczynnika a, czyli jedno jedyne, co nam tutaj pozostało jeszcze w tym zadaniu. No ale możemy wrócić do tej informacji, że wartość funkcji w punkcie minus 6 jest równa wartości funkcji w punkcie 0, jest równa 3 drugie, czyli weź sobie dowolną jakby z tych części, f od minus 6 równe 3 drugie, albo f od 0 równe 3 drugie. Yy, Mogę sobie podstawić na przykład minus 6 yy, i jakby zapisać tutaj właśnie ten wzór z tą minus 6 zamiast x -a. i wiem, że ta wartość będzie równa po prostu 3 drugie. Czyli teraz nie patrz już na to f od minus 6, masz tutaj równanie, w którym masz same liczby i... Czyli obliczamy, tutaj mamy minus 6 plus 3a, więc minus 3 kwadrat plus 6 jest równe 3 drugie, czyli 9a. Jest równe trzy drugie minus 6, czyli 9a jest równe. I tutaj zamieniam sobie na ten sam mianownik, czyli trzy drugie minus 12 drugich, a więc minus dziewięć drugich, dzielę na 9 i otrzymuję, że a jest równe minus 1 druga. Zawsze sprawdzić co jest dokładnie w poleceniu. Tutaj jest oblicz wartość współczynnika A, czyli mamy już zadanie gotowe. Mogłoby być wyznacz wzór tej funkcji w postaci takiej, takiej lub takiej, albo oblicz coś tam jeszcze, tutaj jest po prostu wartość. Współczynnika A. Widzisz, że zadanie no, za cztery punkty, ale generalnie jakoś dużo pisania nie ma. Tutaj są takie poszczególne etapy, które musisz po prostu zauważyć. Musisz obliczyć to P, wskazać to Q, wyznaczyć ten wzór w postaci kanonicznej z tym brakującym współczynnikiem A, i potem obliczyć ten współczynnik A. Oczywiście być może wpadniesz na pomysł, jak zrobić to jakimś innym sposobem i wtedy też będzie odpowiedni klucz punktowany. Wiele zadań maturalnych ma nawet w kluczu odpowiedzi CKE więcej niż jeden sposób rozwiązania, a jeżeli znajdziesz jeszcze sposób, który nie mieści się w kluczu CKE, to też na pewno będzie uznany, jeżeli tylko jest potem wszystko prawidłowo wykonane i jest prawidłowy wynik zadanie 30 za dwa punkty. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 26 cm, a jedna z jego przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa od drugiej. Oblicz obwód tego trójkąta. Zadanie bardzo proste za dwa punkty i myślę, że faktycznie jest to słuszna punktacja. Trójkąt prostokątny, no i wiemy, że przeciwprostokątna ma długość 26, więc tu sobie wpiszemy 26 i dalej jedna z jego przyprostokątnych jest o 14 dłuższa od drugiej, czyli jedną oznaczysz jakąś literką, na przykład A. A druga o 14 cm dłuższa, a więc A plus 14. No i jest trójkątem prostokątnym, wszyscy wiedzą, co zrobić. Twierdzenie Pitagorasa, czyli zapisujemy sobie, że. Przyprostokąt na kwadrat plus przyprostokąt na kwadrat równa się przeciwprostokątna na kwadrat, czyli mamy po prostu coś takiego. Tu pamiętaj, że to jest w nawiasie i że tutaj będzie teraz wzór skróconego mnożenia. Wystarczy to rozpisać, przeliczyć i dostaniemy po prostu jakieś równanie do rozwiązania. Czyli tutaj masz a plus b do kwadratu, mamy a, a zamiast b mamy napisane 14, czyli będzie to przepiszę, a kwadrat tutaj jest z tego wzoru a kwadrat plus 2 razy a razy b, czyli 2 razy a razy 14, a więc 28a plus b kwadrat, czyli plus. 14 kwadrat, czyli 196. No i równa się 26 kwadrat, czyli 676. No i dostaliśmy równanie kwadratowe, czyli porządkujemy. Przerzucamy wszystko na jedną stronę. Tu mamy 2a kwadrat plus 28a i 196 odjąć 676 to jest minus 480. Możemy od razu stąd liczyć sobie już deltą, ale jeżeli widzisz, że coś się da skrócić, na przykład wszystkie elementy możesz podzielić na dwa, to tak zrób, bo dostaniesz po po prostu mniejsze liczby, będzie trochę łatwiej wszystko policzyć. Czyli dzielę wszystko na 2 i otrzymuję 14, a kwadrat plus 14a minus 240 równa się 0, no i jedziemy deltą. Czyli mamy delta równe 14 kwadrat minus 4 razy 1 i razy minus 240, czyli kalkulator to będzie 196 plus 960, czyli 1156. Obliczamy A1, A2, wyszła nam delta dodatnie, a więc mamy dwa miejsca zerowe. Pamiętaj, żeby nie wpisywać tak z, z pamięci X1, X2, bo tak zawsze piszesz, tylko zawsze wpisujesz taką literkę, jaką masz w twoim równaniu. Ja sobie tu oznaczyłam A, więc w całym równaniu mam A, więc tu też wpisuję A1, A2. Jeżeli sobie oznaczyłeś tutaj X, -a, to cały czas masz X -y i wpiszesz X1, X2. Jeżeli sobie oznaczyłeś, nie wiem, k z gwiazdką, no to będziesz miał k z gwiazdką 1, k z gwiazdką 2. Po prostu zawsze trzymaj się oznaczeń takich jak w równaniu. Czyli przeliczamy tutaj, pierwiastek z tego jest fajny, to jest 34, ale tutaj nam wychodzi tak czy tak liczba ujemna, więc ona nas nie interesuje, bo a to jest długość odcinka, więc ujemna być nie może. No i a2 minus 14 plus, a więc plus 34... I to wszystko na 2, czyli to będzie 20 na 2, a więc 10. No i znowu, zanim powiesz, że to jest odpowiedź, przeczytaj jeszcze raz polecenie: oblicz obwód tego trójkąta, czyli wracasz tutaj do tego rysunku. Obwód to będzie, dodaj wszystkie długości boków, a więc a, dodać a plus 14, dodać 26, czyli a plus a to będzie 10 plus 10 i 14 plus 26 to jest łącznie 40, a więc w sumie obwód to będzie 60 cm. Pamiętaj też o jednostkach. W tym zadaniu są podane jednostki, że przeciwprostokątna ma długość 26 cm, jedna z przyprostokątnych jest o 14 cm dłuższa, więc Twoja odpowiedź też musi mieć te jednostki, czyli jakby zakładamy, że wszystkie obliczenia tutaj są prowadzone na centymetrach, a więc obwód będzie podany również w centymetrach. Jeśli w zadaniu pojawiają się jakiekolwiek jednostki, to sprawdź, czy one wszędzie są takie same, bo gdybyś w jednym miejscu miał podane w centymetrach, w innym w decymetrach, to prawdopodobnie musiałbyś wszystko przeliczyć na jednakowe jednostki, żeby obliczenia się zgadzały, inaczej obliczenia się po prostu rozjadą. Zadanie 31. W ciągu arytmetycznym AN określonym dla n większego lub równego 1 dane są wyraz pierwszy a1 równe 8. I suma trzech początkowych wyrazów tego ciągu S3 równa 33. Oblicz różnicę A16 minus A13. No to wypisz sobie dane A1 równa 8, S3 równa 33. I co mamy? Otwieramy sobie wzory na ciągu arytmetycznym. Ciąg arytmetyczny polega na tym, że każdy kolejny wyraz powstaje przez dodanie tej samej liczby do wyrazu poprzedniego i tę liczbę, którą dodajemy zawsze tą samą, tą samą nazywamy różnicą, oznaczamy ją przez r. Masz podaną sumę trzech wyrazów, więc możemy skorzystać ze wzoru na sumę trzech pierwszych wyrazów. Możesz to też rozpisać jakkolwiek inaczej. Ja Ci oczywiście pokazuję jakąś propozycję rozwiązania tutaj. Czyli możemy sobie tutaj zastosować ten wzór na sumę. N jest równe 3. N to jest właśnie jakby ta ilość tych wyrazów, które posumowałeś, czyli 3, a więc wstawiamy tutaj w miejsce A1 ósemkę. W miejsce e n trójkę, r nie znamy, tutaj znowu n, a więc znowu 3. Czyli mamy 2a1 plus 3 minus 1 razy r przez 2 razy 3, tak? Wstawiłam na razie tylko n równe 3 i to się równa 33, czyli wstawiam teraz jeszcze a1 i zostaje mi tylko r. No i mam do przeliczenia jedno proste równanie, widać, że z jedną niewiadomą. Mogę to sobie od razu teraz podzielić na 3, żeby się pozbyć tego tutaj mnożenia. To się ładnie podzieli, więc będzie proste, dosyć tu mam 16 plus 2r na 2 równa się 11. To sobie po prostu podzielę, nie muszę tego teraz mnożyć przez 2, mogę oczywiście, ale to jakby wyjdzie potem na to samo. Mogę sobie to tu podzielić, będzie 8 plus r równa się 11, czyli r to będzie 11, odjąć 8, a więc 3. r jest równe 3 i to jest pierwsza taka ważna wiadomość. A teraz y, co mamy obliczyć? Różnicę a16 minus a13. Też możesz to zrobić na kilka sposobów. Możesz sobie obliczyć osobno A16, możesz sobie obliczyć osobno A13, no bo masz już w zasadzie wszystkie informacje o tym ciągu. Jeżeli masz y, wartość wyrazu pierwszego i jeżeli masz wartość tej różnicy, czyli tej liczby, którą cały czas dodajesz, to obliczysz absolutnie każdy wyraz, każdą sumę, y, co tylko ci podadzą w zadaniu, wszystko będziesz w stanie obliczyć. Więc możesz sobie obliczyć osobno A16, osobno A13. I potem to osie, od siebie odjąć, a możesz też jakby od razu popracować na całym tym wyrażeniu. Skorzystamy tak czy tak z tego wzoru na n-ty wyraz ciągu, czyli n-ty wyraz to będzie wyraz pierwszy plus n minus 1 razy ta różnica, czyli w tym przypadku y, wyraz szesnasty to będzie wyraz pierwszy plus 15 różnic, tak? No bo tutaj masz te n minus 1, n jest 16, czyli n minus 1 to będzie 15, czyli wyraz szesnasty to jest wyraz pierwszy plus 15 różnic, tak? I odjąć i A13 to będzie znowu wyraz pierwszy plus 13 minus 1, a więc 12 różnic. Zapisałam oba w nawiasie, tu koniecznie w nawiasie, bo przed tym stoi minus, więc będziemy zmieniać znaki zaraz. Ten nawias nie jest konieczny, ale napisałam tak, żebyś widział osobno wyraz 16 i wyraz. 13 i różnice między nimi. Czyli teraz opuszczam te nawiasy. W takim razie mam A1 plus, plus 15R minus A1 minus 12R. Zauważ, że A1 mi się skraca, bo jest A1 minus A1. Zostaje mi tylko 15R minus 12R, a więc po prostu 3R. A R mam policzony, R jest równe 3, czyli 3R to będzie 3 razy 3, a więc 9. I to jest odpowiedź w tym zadaniu. Tak jak mówię, możesz sobie też innym sposobem jakimś policzyć. Wydaje mi się, że ten jest dosyć krótki i prosty. Zadanie jest na dwa punkty, więc podejrzewam, że jeden punkt jest za wyznaczenie tutaj właśnie różnicy, a drugi punkt za jakiekolwiek poradzenie sobie z tą różnicą i wyliczenie, że jest ona równa 9. Zadanie 32 za 5 punktów. Dane są punkty A o współrzędnych -4,0 i M o współrzędnych 2,9 oraz prosta K o równaniu Y równe minus -2x plus 10. Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej K z osią o x układów współrzędnych, a wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej K z prostą AM. Oblicz pole trójkąta ABC. No, musimy na pewno znaleźć współrzędne punktu B i punktu C, zaznaczyć je konkretnie w tym układzie współrzędnych. Generalnie zadania z geometrii analitycznej czasem warto rysować w układzie współrzędnych faktycznie, a czasem nie warto i, i wystarczy narysować sobie po prostu tak, tak jak nam się będzie dobrze na, na daną figurę czy daną sytuację patrzeć, żeby mieć wprawę w tym, mieć od razu intuicję, co zrobić, jak postąpić, czy układ współrzędnych czy nie, to musisz po prostu rozwiązać. Odpowiednią ilość zadań albo naoglądać, się, jak ktoś rozwiązuje. Tutaj mamy podane dwa punkty i mamy jakąś prostą, i jeszcze mamy wyznaczyć inną prostą, jakieś punkty przecięcia. Warto to będzie naprawdę narysować w układzie współrzędnych, czyli zaznaczamy te dwa punkty. Minus 4,0 mamy tutaj i 2,9 mamy tutaj i mamy jeszcze prostą k o równaniu minus 2x plus 10. I teraz wiemy, że wierzchołek GB tego trójkąta ABC to punkt przecięcia prostej K z osią ox układu współrzędnych. Mamy tutaj prostą i każda prosta, jeżeli tylko nie jest pionowa, może być traktowana po prostu jako funkcja liniowa. Ta prosta nie jest pionowa. Prosta pionowa jest zawsze w postaci x równa się liczba. Dla odmiany prosta pozioma, to jest y równa się liczba, ale już prostą poziomą możemy potraktować jak funkcję stałą. Tutaj funkcja stała nie jest, bo to jest y równa się jakiś współczynnik razy x. I jeszcze jakaś tam liczba, czyli to jest prosta, która idzie na pewno po skosie, więc możemy to traktować jako jakąś funkcję liniową, i y, mamy znaleźć punkt B, czyli punkt przecięcia tej właśnie prostej K z osią OX układów współrzędnych. Oś x układów współrzędnych, czyli tutaj, no i punkt przecięcia jakiejś tam prostej, to będzie po prostu miejsce zerowe tej funkcji tutaj, tak, albo inaczej mówiąc, jeżeli masz prostą i chcesz przeciąć z jakąś osią układów współrzędnych, to generalnie zamiast x lub y musisz wstawić 0. Jeżeli chcesz przeciąć się z osią x, czyli inaczej jakby znaleźć miejsce zerowe funkcji, no, to x będzie jakiś tam, na przykład tu będzie nie wiem, x równy 5, tak, a y będzie wtedy równy 0. Gdybyś chciał przeciąć z osią Y, no to wtedy x będzie równy 0, a y będzie jakiś tam. Czyli tutaj zamiast y po prostu wstawimy 0 i obliczymy współrzędne tego punktu B. Wiemy, że Y jest równy 0, szukamy x. Czyli te dwa x na drugą stronę, mamy 2x równe 10, czyli x równe 5. A więc możemy sobie tu zaznaczyć właśnie punkt B o współrzędnych 5. 0, mamy gotowy punkt B, i podejrzewam, że za to już będzie jeden punkt w tym zadaniu. Czyli mamy y, wierzchołek A i wierzchołek B y, tego trójkąta ABC. Potrzebny nam jest jeszcze wierzchołek C. Wierzchołek C jest punktem przecięcia prostej K z prostą AM. To narysujmy sobie w takim razie tą prostą. Wiemy, że ona przechodzi tu przez ten punkt B, i co jeszcze o niej wiemy? Y równe minus 2x plus 10. Zobacz sobie, jak wygląda wykres prostej albo wykres funkcji liniowej, inaczej mówiąc. Mamy tutaj jeszcze jeden taki charakterystyczny punkt, mianowicie właśnie punkt przecięcia prostej z osią Y, i to jest zawsze na poziomie tego współczynnika B. Punkt 0b. To jest punkt przecięcia z osią y. U nas b jest równe 10, a więc tu na wysokości 10 przetnie nam się ta prosta z osią y, czyli wiemy, że przechodzi przez ten punkt i przez ten punkt, a więc możemy tu narysować właśnie tą prostą k. No i teraz potrzebna nam jeszcze jest prosta. A, m. i jak ją wyznaczyć? No, po prostu podstawić współrzędne punktu a i współrzędne punktu m. Napiszemy sobie, że prosta będzie miała równanie y równa się ax plus b i wstawiasz teraz współrzędne punktu a, czyli minus 4 za x -a i 0 za y, więc masz 0 równa się minus 4 razy a plus b. No, i tak samo wstawiasz współrzędne punktu M. Tak, prosto przechodzi przez oba te punkty, więc stawiasz zamiast X2, zamiast Y9 masz 9, równa się A razy 2, czyli 2A plus B. No i masz taki układ równań, dwóch równań z dwiema niewiadomymi, więc rozwiązujemy. Możesz na różne sposoby to rozwiązać metodą przeciwnych współczynników, metodą podstawiania. Nie ma to znaczenia, jest to prosty układ równań, więc Zawsze te obliczenia będą w miarę proste. Możemy sobie na przykład 4a przerzucić na drugą stronę i będzie 4a równa się b, albo inaczej zapisamy, zapiszemy b równa się 4a, i zamiast tego b podstawić tu po prostu te 4a, czyli mamy 9 równa się 2a plus te 4a, czyli 9 równa się 6a, dzielimy na 6, czyli a równa się 9,6, a więc po skróceniu przez 3. Będą to 3 drugie. No i do tego jeszcze doliczamy B. B równa się 4A, a więc B równa się 4 razy 3 drugie. Tutaj nam się skróci. 4 i 2 nam się skrócą. Tu zostanie 2, tu zostanie 1, czyli 2 razy 3 to będzie 6. Czyli prosta AM ma równanie Y równa się 3 drugie X plus 6. Narysujmy ją sobie w układzie współrzędnych. Tu nie trzeba nic dodatkowo jakby wyznaczać, bo wiesz, że przechodzi przez punkt A i przez punkt M, więc po prostu tak rysujesz. No i tu masz jakiś ten punkt C, tak, punkt przecięcia właśnie tej prostej AM, której musieliśmy policzyć właśnie równanie i prostej k, której równanie tu już było dane. Więc jak wyznaczyć teraz współrzędne tego punktu przecięcia? No po prostu podstawić w układ równań, tak? Punkt C należy zarówno do prostej o równaniu minus 2x plus 10, jak i o prostej o równaniu y równa 3 drugie x plus 6. Więc spełnia oba te równania naraz. Więc musimy rozwiązać taki tu układ równań, żeby znaleźć x -a, który będzie pierwszą współrzędną punktu C i Y, który będzie drugą współrzędną punktu C. Znowu metoda dowolna, a masz tu napisane Y równa się coś, Y równa się coś, więc możesz te coś ze sobą porównać, te trzy drugie X plus 6, Równa się minus 2x plus 10, wszystko co z x na jedną stronę, wszystko co bez x na drugą, czyli tutaj mamy 3 drugi x i plus 2x, a tu mamy 10 i minus 6, czyli tutaj będzie w takim razie 7 drugich x, bo tu masz 3 drugie, a 2 to będą jeszcze 4 drugie, czyli łącznie 7 drugich x. 10 minus 6 to 4 dzielisz przez 7 drugich, czyli inaczej mówiąc, można powiedzieć, mnożysz przez 2 siódme, tak, dzielenie przez ułamek to mnożenie przez odwrotność, czyli x to będzie równe 4 razy 2 siódme, a więc po prostu 8 siódmych, czyli masz już x z punktu C, pierwszą współrzędną punktu C trzeba by jeszcze obliczyć teraz y z dowolnego z tych dwóch równań, czyli na przykład tutaj z tego pierwszego, czyli y to będzie minus 2 razy te 8 siódmych plus jeszcze 10, czyli będzie minus 16 siódmych plus 10, czyli zapiszę to sobie w odwrotnej kolejności, żeby miała odejmowanie. To będzie 10 minus te 16 siódmych, a 16 siódmych to są 2 całe i 2 siódme. I teraz od 10 odejmuję te 2 całe i 2 siódme, czyli od 10 odejmę 2, to już mam 8 i teraz jeszcze od tych 8 odejmuję te 2 siódme, to wyjdzie mi 7,5 siódmych i to jest Y z punktu C, czyli punkt C y, można zapisać w postaci 8 siódmych i 54 siódme. Możesz zapisać w takiej postaci, możesz zapisać w takiej postaci, to jest zupełnie obojętne, to jest dokładnie ta sama liczba, czy w postaci liczby mieszanej, czy w postaci y, ułamka niewłaściwego. Jest to zupełnie obojętne. Oblicz pole trójkąta ABC. I teraz masz tu bardzo łatwą sytuację, dlatego że. Mm, Bok AB tego trójkąta leży na osi X, więc jest tak poziomo ładnie ustawiony, więc długość boku AB widzimy, że będzie od minus czwórki do piątki, czyli tutaj masz cztery jednostki, tu masz pięć jednostek, a więc długość tej podstawy to jest łącznie dziewięć. No i wysokość tego trójkąta to będzie tak naprawdę, jak wysoko sięga nam punkt C, ponieważ idziemy od osi X, to mierzymy tylko odległość od osi X aż do punktu C czyli tak naprawdę wysokość to będzie Y z punktu C, tak? Pole trójkąta ABC to będzie 1 druga razy długość odcinka AB i razy długość tej czerwonej wysokości. I długość odcinka AB to będzie właśnie 4 dodać 5, a więc po prostu 9, 1 druga razy 9. No i odległość od osi X do punktu C to będzie jakby y tego punktu c, czyli 54,7. To jest to, jak wysoko sięgamy, czyli tutaj zaznaczylibyśmy na osi y 54 54,7, czy tamte właśnie 7 i 5,7, a więc to będzie wysokość tego trójkąta, czyli wystarczy to teraz przeliczyć, tu można sobie skrócić i dostajemy 243 243,7. Wyciągniemy całości to będzie 34 i to jest odpowiedź w tym zadaniu. E, tutaj już troszeczkę więcej liczenia, można się pogubić, można się bardzo łatwo pomylić, bo jest tu dużo liczb, różnych współczynników, różnych ułamków. E, generalnie obliczenia nie są trudne, jeśli wiesz, co robić. Myślę, że w tych zadaniach za te 4, 5, 6 punktów. Trudność zazwyczaj polega na tym, że ty sam musisz wiedzieć po kolei, jakie kroki wykonać, sam musisz na to wpaść. Widzisz, że nic tu nie jest trudne. Otrzymujesz prosty układ równań, otrzymujesz jakieś proste równanie, proste podstawienie. Musisz po prostu sam wpaść na to, co trzeba zrobić, z jakich własności skorzystać, dlaczego akurat układ równań albo jakąś inną metodą, jak ten trójkąt tutaj ułożyć, i tak dalej. To są wszystko proste obliczenia. Trudność polega na tym, że musisz wymyśleć w ogóle, co tu trzeba zrobić. Zadanie 33 za dwa punkty. Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego. Czyli mamy zadanko z prawdopodobieństwa stosunkowo prosto, bo tylko za dwa punkty, więc nie będzie tu jakoś bardzo dużo kombinowania, ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych. Czyli możemy sobie je wypisać, liczby, znaczy oczywiście tak w skrócie wypisać od do. Liczby naturalne dwucyfrowe to będą te liczby od 10, do 99, no i losujemy jedną liczbę spośród tych wszystkich, no to ile takich liczb mamy? Można to na kilka sposobów wyliczyć, wymyśleć. Jeżeli już sobie tak zapisałeś, na przykład jak ja tutaj teraz, że to jest od 10 do 99, to w takim zapisie bardzo łatwo się pomylić, ile tych liczb jest, bo wiele osób powie: 99 odjąć 10, czyli 89, i to jest źle. Dlaczego? Dlatego, że gdybyś sobie wypisał liczbę od 1 do 99, to spośród Pośród tych liczb, których jest, jest dla nas jasne, że jest ich 99 sztuk, tak? bo one są kolejno. Od 1 do 99 bo każda kolejna liczba mówi ci po prostu o ilości tych wszystkich liczb, które do tej pory wypisałeś. Więc od 1 do 99 mamy 99 liczb, i jeżeli ty chcesz, żeby było od 10, to znaczy, że wyrzucasz pierwszych 9 liczb. Nie wyrzucasz 10, więc nie możesz powiedzieć odjąć 10, tylko wyrzucasz pierwszych 9 liczb, bo dziesiątka ci już pasuje, czyli tych liczb będzie 99 odjąć 9, a więc 90. Mamy 90 liczb naturalnych dwucyfrowych. Można też inaczej na zasadzie tam mnożenia, na ile sposobów na pierwszym, na ile sposobów na drugim. Miejscu? Spróbuj sobie to też przećwiczyć. Tutaj mamy akurat taki sposób, czyli moc zbioru omega to jest 90, bo tyle mamy tych liczb naturalnych dwucyfrowych, i spośród tych 90 losujemy jedną, więc na 90 sposobów. I teraz oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40. I podzielna przez 3. No to te liczby mniejsze od 40. Pamiętaj, że jesteśmy tylko przy dwucyfrowych naturalnych, czyli od 10 do 39, tak? 40 już się nie liczy, mają być mniejsze od 40, czyli odtąd dotąd, ale to, to jest tylko jakby jeden warunek, bo mają być mniejsze od 40 i jednocześnie podzielne przez 3. Czyli wypisz sobie spośród tych liczb wszystkie podzielne przez 3. Przynajmniej wypisz sobie początek i koniec. Nie musisz ich wypisywać wszystkich. Ich tu co prawda nie będzie jakoś bardzo dużo, ale chciałabym Ci pokazać taki ogólny sposób, jakbyś miał na przykład nie wiem, liczby nie od 10 do 99, tylko załóżmy od 10 do 1385, tak? I wtedy nie będziesz ich wypisywał wszystkich, bo ich będzie po prostu za dużo, zajmie ci to za dużo czasu i prawdopodobnie stracisz gdzieś koncentrację i się po prostu pomylisz. Więc chciałabym Ci pokazać taki ogólny sposób. Wystarczy, że wypiszesz sobie początek i koniec, jakby podzielne przestrzyki, najmniej najmniejsza podzielna przez 3. 10 nie jest, możesz sprawdzić na kalkulatorze po prostu. Jeżeli masz jakąś dziwną liczbę, której podzielności tak od razu nie potrafisz zauważyć czy stwierdzić, to możesz sobie to wpisać w kalkulator. 10 się nie dzieli przez 3, 11 się nie dzieli przez 3, czyli najmniejsza, która się dzieli przez 3, to jest 12. No potem wiadomo, będziesz dodawał trójki, czyli będzie to 15, 18, 21 i tak dalej. No i z tych największych, znowu patrzysz, że 39 się dzieli na 3, a więc to będzie ostatnia, która się będzie na 3 dzielić. I tak jak mówię, możesz wypisać wszystkie, przeliczyć, masz zadanie zrobione. Ale chcę ci pokazać sposób taki, jak sobie poradzić nawet z dużą ilością tych liczb. Czyli wiesz, że pierwsza ta liczba, która cię interesuje, ma wartość 12 i ostatnia liczba, która cię interesuje, ma wartość 39, tyle że nie wiesz, która to jest liczba. Wiesz, że te liczby utworzyły jakiś ciąg. Jaki? No ciąg arytmetyczny, dlatego że ty za każdym razem dodajesz 3, plus 3, plus 3, tutaj też... Widać, że jest plus 3, tak za każdym razem znajdując kolejną liczbę podzielną przez 3, będziesz po prostu do poprzedniej dodawał 3. Czyli jest to ciąg arytmetyczny, gdzie pierwszy wyraz jest 12. Ostatni wyraz tego naszego ciągu skończonego jest 39 i wiemy, że dodajemy za każdym razem 3. Teraz ze wzoru na n-ty wyraz ciągu możesz bardzo łatwo policzyć, który to jest wyraz, czyli an, a więc u nas będzie 39, równa się a1, czyli u nas 12, dodać n minus 1, n-a nie znamy, czyli tak to zostawiasz, n minus 1, razy r, czyli razy 3. No i teraz wystarczy to przeliczyć i dostajesz, ile jest tych liczb. Czyli masz 39 równa się 12 plus 3n minus

plus 3, przenosisz na drugą stronę i masz, że 30 równa się 3n, czyli, że n jest równe 10. Tak jak mówię, powiesz, że to już na około i że dawno już to policzyłeś, że ich jest 10, ale pamiętaj, gdyby tych liczb miało wyjść 857, to nie policzysz tego na piechotę, musisz to zrobić jakimś sposobem. No, czyli mamy moc zbioru A 10, bo jest 10 liczb, które nas interesują, pasują nam do tego polecenia. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc zbioru A przez moc zbioru omega, czyli tutaj to będzie 10, 10 przez 90, wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego, musimy to skrócić, tu bardzo łatwo, wystarczy obciąć zera, będzie to 1 Nawet jeśli nie ma takiego zapisu, że masz zapisać w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego, to tak się staraj robić. Ułamek zwykły jest zawsze dokładny, ułamek dziesiętny wiesz, że czasem byś musiał napisać z przybliżeniem. Czyli podasz jakąś wartość niedokładną, ułamek zwykły będzie zawsze wartością dokładną i zawsze staraj się to zrobić w postaci ułamka, właśnie nieskracalnego, żeby ta forma była taka jak najprostsza, nie na dużych liczbach, tylko na takich jak najmniejszych. I ostatnie zadanie, 34 za 4 punkty, oczywiście będzie to stereometria. W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa 5 pierwiastków z 3 przez 4. A pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 15 prywasków z 3 przez 4. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Rysujemy sobie taki ostrosłup prawidłowy trójkątny. Oznacza, że w podstawie masz trójkąt równoboczny, czyli możemy sobie wszędzie zaznaczyć, że każda krawędź podstawy ma długość A. I ostrosłup prawidłowy oznacza też to, że jest to ostrosłup prosty, czyli że spodek wysokości tego ostrosłupa będzie padał w przypadku tego, akurat ostrosłupa na punkt przecięcia. Tych wysokości czy tych środkowych, można powiedzieć w tym trójkącie, w podstawie, wszystkie ściany boczne są takimi samymi trójkątami równoramiennymi. I teraz mamy podane w tym zadaniu, że wysokość ściany bocznej prosto padła do krawędzi podstawy, ostrosłupa jest równa 5 pierwiastków z 3 przez 4. No narysujemy oczywiście wysokość taką wychodzącą z tego wierzchołka, ale pamiętaj, że każdy trójkąt ma trzy wysokości. Je jeżeli jest to trójkąt równoboczny, to wysokość każda będzie ta sama, ale jeżeli nie jest równoboczny, to muszę określić, która to jest wysokość, tak? Bo równie dobrze mogliby powiedzieć, że to jest wysokość taka, o i tu padająca pod kątem prostym, Oczywiście utrudniłoby zadanie. Tutaj wysokość ściany bocznej prosto padła do krawędzi podstawy, czyli właśnie ta wysokość, która najbardziej nam pasuje. Zaznaczyłam ją tu na zielono, jest równa 5 pierwiastków z 3 przez 4. Do tego pole powierzchni bocznej jest równe 15 pierwiastków z 3 przez 4. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Do objętości potrzebne nam jest pole podstawy, czyli generalnie długość tej krawędzi A by nam była potrzebna i potrzebna nam jest wysokość całego ostrosłupa. Musimy zacząć od tego, co mamy tu podane, czyli pole powierzchni bocznej, wysokość ściany bocznej. Do no pole powierzchni bocznej to będzie po prostu suma pól, Trzech tych samych trójkątów, czyli to będzie trzy razy pole trójkąta i to pole trójkąta, jak policzysz? No, ze wzoru jedna, druga razy podstawa, razy wysokość. Wysokość, pamiętaj teg, tej ściany bocznej, nie wysokość słupka, tylko wysokość ściany bocznej, czyli jedna, druga razy podstawa A i razy ta wysokość, która ma 5 pierwiastków z 3 przez cztery. No i to się równa 15 pierwiastków z 3 przez cztery. Można to teraz sobie trochę poupraszczać. Skrócimy sobie te pierwiastki, bo tu masz samo mnożenie. A z jednej i z drugiej strony występuje pierwiastek, więc możemy sobie obustronnie podzielić przez pierwiastek z trzech, czyli on nam się skróci. Możemy sobie obustronnie pomnożyć przez 4, to skróci nam się też ten y, mianownik. No i zostanie nam tutaj 3 razy 5, czyli 15, razy 1, druga, a równa się 15, czyli 15 nam się tutaj też skraca, zostaje 1, druga, a równa się 1, razy 2, czyli generalnie a jest równe 2. I to jest już bardzo ważna informacja, a jest równe 2, czyli o podstawie wiemy już, w Wiesz, że to trójkąt równoboczny o boku, A, więc możesz obliczyć pole tej podstawy, możesz obliczyć wysokość tej podstawy. Wszystko tutaj masz już podane. No i teraz do objętości w takim razie potrzebna nam jest jeszcze wysokość całego ostrosłupa. Zaznaczę ją tutaj na czerwono, i wysokość pada pod kątem prostym do. Podstawy, do płaszczyzny podstawy, czyli jakikolwiek odcinek nie pociągniesz gdzieś na tej podstawie, to ten odcinek będzie prosto padły do tej czerwonej wysokości, czyli my sobie, oczywiście, pociągniemy odcinek tutaj tak, żeby nam się to połączyło z jakimś odcinkiem, który znamy, z tą wysokością ściany bocznej. No, mógłbyś jeszcze powiedzieć, że tutaj też będzie fajnie, podciągniesz sobie tu do, do tego wierzchołka ostrosłupa i będziesz miał z krawędzią boczną, ale krawędzi bocznej nie znasz, nie wiesz, jaką ma długość, czy jakiś kąt nachylenia, czy cokolwiek, w ogóle nie wiesz, więc, więc to pomijamy. Znamy długość wysokości ściany bocznej, więc tutaj do tej, do tej wysokości prowadzimy odcinek i mamy tu taki trójkąt prostokątny. No i teraz, co my tu Widzimy tutaj tę długość znamy, bo ona była podana w zadaniu. Pasowałoby jeszcze mieć tą długość. I ta długość tutaj to jest 1 trzecia tej wysokości podstawy. Yy, tutaj te wszystkie trzy yy, linie, te trzy odcineczki, to są wysokości. Trójkąta równobocznego w podstawie. One się oczywiście przecinają w jednym punkcie i w przypadku trójkąta równobocznego one się dzielą w stosunku 2 do 1, czyli tutaj masz od wierzchołka tą dłuższą część, to będą 2 trzecie tej podstawy. I ta krótsza część, czyli tutaj od boku do tego punktu przycięcia, to będzie jedna trzecia tej podstawy. Czyli musimy najpierw obliczyć wysokość tej podst podstawy, czyli wysokość trójkąta równobocznego. Tak jest wzorek A pierwiastek z trzech przez dwa, gdzie A jest u nas równe dwa. Czyli wysokość podstawy to będzie dwa pierwiastki z trzech przez dwa, dwójki się skracają, wychodzi nam po prostu pierwiastek z trzech. No i tutaj ta jedna trzecia, ten mały odcineczek, no to będzie po prostu pierwiastek z trzech. Przez 3. No i teraz można już faktycznie liczyć tutaj na tym czerwonym trójkącie stwierdzenia Pitagorasa. Będziemy mieli, że h kwadrat, którego nie znamy, chcemy policzyć, plus ta 1 trzecia wysokości podstawy, czyli ten pierwiastek z 3 przez 3 kwadrat, równa się. Ta wysokość ściany bocznej kwadrat. Warto tutaj sobie dobrze oznaczać, bo widzisz, że na jednym trójkącie mamy tak naprawdę trzy oznaczenia H. Musisz mieć wszystko jasne i dla ciebie, i dla osoby, która to będzie sprawdzać, albo jeżeli liczysz sam, to dla kolegi, który będzie czytał Twoje rozwiązanie i będzie chciał się z tego coś dowiedzieć. H to będzie wysokość całego ostrosłupa, HB, HP wysokości ściany bocznej i wysokości, wysokości trójkąta w podstawie. Możesz sobie o Oczywiście jakoś inaczej oznaczać, ale to ta literka B i literka P bardzo jest taka sugestywna, że to chodzi o ścianę boczną i o podstawę. No to liczymy, tu już wystarczy tylko tym pitagorasem. H kwadrat plus 3 przez 9 równa się 25 razy 3 przez 16. Tu pamiętaj, każdy składnik osobno podnosisz do kwadratu i między tym zostawiasz mnożenie albo kreskę ułamkową, e, czyli H kwadrat równa się 75 16 odjąć, no 3,9 możemy skrócić do 1 i trzeciej będzie trochę prościej, zawsze będzie tutaj mniejszy, teraz ten wspólny mianownik, czyli wspólnym mianownikiem będzie 48 jako 16 razy 3, czyli to mnożymy razy 3 licznik i mianownik, a tu mnożymy licznik i mianownik razy 16 i otrzymujemy w takim razie 209,48, czyli wyciągniemy z tego pierwiastek, oczywiście opcja minus nas nie interesuje, bo wysokość jest długością dodatnią, czyli pierwiastek z 209 przez pierwiastek. z 48, 209 się niestety nie da rozłożyć, ani no, tym bardziej nie da się y, przeliczyć do takiej liczby naturalnej. Y, 48 też nie, ale 48 możemy rozłożyć na 16 razy 3 i z 16 wyciągniemy pierwiastek, to będzie 4. I zostanie nam pierwiastek z 3 u góry, zostanie pierwiastek z 209. Możesz tu usuwać niewymierność zmianownika ale no może to tak też zostać. Czasami faktycznie w odpowiedziach z tych arkuszy CKE tak to po prostu zostaje w takiej formie i jest to absolutnie ok, absolutnie przyjmowane. To jest wynik prawidłowy. Może troszeczkę lepiej wyglądać, jeżeli faktycznie wyciągniesz tą niewymierność z mianownika, ale... Wynik jest prawidłowy, więc wszystko ok. No i oblicz objętość tego ostrosłupa, czyli już ostatni etap. Objętość to jest 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość ostrosłupa. Pole podstawy obliczymy tu z tego wzoru, a jest równe 2 i mamy tu w takim razie 1 trzecia razy 2 kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Razy wysokość, czyli pierwiastek z 209 przez 4 pierwiastki z 3. I tu widzisz, że w sumie przydało nam się, że ten pierwiastek został w mianowniku, bo on nam się teraz bardzo ładnie skróci, bo jedno w liczniku, jedno w mianowniku, między tym mnożenie, więc możemy to skrócić. Gdybyś sobie wyciągnął ten pierwiastek, to miałbyś tylko więcej roboty i na tym etapie, i tu potem na tym etapie, żeby te pierwiastki przeliczyć, i potem to z powrotem powyciągać przed znak pierwiastka, także tak, tak jest. OK, że to tak zostało. Ten wynik tutaj, ta wysokość, to jest jakiś wynik pośredni. To nie jest odpowiedź w twoim zadaniu. To jest wynik pośredni, który ci gdzieś tam wyszedł, więc on jest mniej znaczący i może zostać takim pierwiastkiem. A tu widzisz, że teraz na odpowiedzi w całym zadaniu już nam się pierwiastek z mianownika skrócił, więc w ostatecznej odpowiedzi w zadaniu już pierwiastka w mianowniku i tak nie będzie. Tu jeszcze 2 kwadrat, czyli 4, możemy sobie też z jedną czwóreczką skrócić i zostaje nam pierwiastek z 209 przez 12 i to tak zostawmy, bo tu jakby nic się już z tym nie da zrobić. Czyli to jest odpowiedź właśnie do tego zadania. Myślę, że stosunkowo proste zadanie, jak na stereometrię, na zadanie takie właśnie otwarte w arkuszu podstawowym bywały trudniejsze z jakimś bardziej skomplikowanym ostrosłupem, albo jakimiś kątami zaznaczonymi gdzieś w ostrosłupie lub grania stosłupie. No i to były już wszystkie zadania z tego arkusza z maja 2017. Arkusz podstawowy. Na naszym kanale znajdziesz również arkusz rozszerzony z tego samego roku oraz również inne arkusze zarówno z CKE, jak i z różnych wydawnictw z matur próbnych. Zachęcam Cię również, żebyś zapoznał się z naszymi kursami. Jeśli przygotowujesz się właśnie do swojego egzaminu maturalnego, to zapraszam Cię na moje kursy przygotowujące do matury podstawowej. Te dwie części Łącznie zawierają wszystkie 10 działów, które są wymagane właśnie przez CKS z bardzo różnymi zadaniami, z różnymi zagadnieniami, sztuczkami i sposobami, które pojawiają się w arkuszach maturalnych. Zapraszam Cię również do. Moich kursów rozszerzonych oraz do kursu z działu Funkcji, który omawia ten dział absolutnie od A do Z, nie tylko na zadaniach maturalnych. Zachęcam Cię do oglądania, właśnie również innych filmików na naszym kanale na YouTubie. Dziękuję w takim razie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.